Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. Myślę, że pewnie nie do końca zasłużone, ale bardzo dziękuję tak czy inaczej. Dziękuję bardzo Forum Młodych PiS i tutaj Państwu z Księgarni Sursum Corda za to, że po raz kolejny mogę w tym wspaniałym miejscu tych wspaniałych ludzi gościć. Dziękuję Wam za to zaproszenie i Państwu za przybycie na to spotkanie w ten sobotni ranek, gdzie na pewno jest wiele innych alternatywnych możliwości spędzenia wolnego czasu. Spróbuję opowiedzieć to w takim telegraficznym skrócie, co mam Państwu do opowiedzenia, by był czas na te pytania i by jeszcze rzeczywiście był czas, by nacieszyć się plenerem tego sobotniego, pięknego, słonecznego dnia. Tak sobie myślałem, idąc do Państwa, czego powinienem zacząć? No chyba od audytu, tak? To słynne pismo kodu publikowane przez Gazetę Wyborczą, a kiedy przyjdą po mnie, w największym telegraficznym skrócie, bo wszak o tym mówię od bardzo dawna, jak to było, kiedy przyszli po mnie. 13 maja 2008 roku, wczoraj miałem smutną rocznicę, 8 tego wydarzenia, najtrudniejszy dzień mojego życia, po którym moje życie zamieniono w pogorzelisko właśnie. To pogorzelisko trwało, w jakiejś mierze trwa, aczkolwiek dzisiaj to już nie jest pogorzelisko, dzisiaj to jest powoli odbudowywanie się z tych zgliszcz. Wiele aktów oskarżenia, bo do tej głównej sprawy afery marszałkowej, w której przestępczą, bandycką rolę odegrał Bronisław Komorowski, mówi o tym od bardzo dawna, pokazuje dowody na przestępczą działalność tego człowieka, który dla wielu ludzi wciąż jest jeszcze autorytetem. Dorabianie mi zarzutu pod zarzutu za zarzutem, niszczenie medialnie na 1000 sposobów. Kiedy tylko wymieniłem kogoś, że jest moim przyjacielem, natychmiast dostawał ostrzejsze informacje na mój temat. Nie ma chyba przestępstwa, którego by mi nie prokurowano. Co z tego zostało, to kto się interesuje, to wie. Obroniłem się we wszystkich sprawach, nawet w tych sądach III RP, które są przecież tak ułomne. W tej najważniejszej, ostatniej, 16 grudnia 2016 roku, sędzia Stanisław Zdun stwierdza, nie było nawet cienia dowodu mojej winy, a zdumiewającą rolę w tej sprawie odegrał Bronisław Komorowski, Krzysztof Bondaryk, szef ABW, która ma chronić bezpieczeństwa państwa, a nie prokurować jakieś prowokacje. I pan Paweł Graś, rzecznik rządu Donalda Tuska, a wcześniej szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Tak się zakończyła ta sprawa, która może jeszcze będzie miała jakąś puentę w postaci drugiej instancji. Ja jestem spokojny o wynik. Tak czy inaczej, na ten moment wygrałem wszystko, co tylko było do wygrania, ale to nie była łatwa droga. To było 8 lat wychodzenia z tego pogorzeliska, to był bardzo trudny czas. To tak tylko tytułem wstępu, tytułem zagajenia do tej notatki, a kiedy przyjdą po mnie, tak? Bo wtedy miała być wolność, a dzisiaj jest podobno niewola. I powstają takie informacje, jak się bronić przed tymi, którzy tę niewolę tworzą. Wielkie, wielkie ugarstwo. Ja nie wiem, skąd się biorą ci ludzie, którzy po prostu nie mają za grosz wstydu, żeby tak potwornie kłamać. Tak naprawdę powinienem chyba, skoro dzisiaj jest taka prapremiera książki Pogorzelisko, jej oficjalna premiera będzie 21 maja na Stadionie Narodowym, a w sprzedaży ta książka będzie dopiero od 18 maja, czyli za kilka dni. Można by rzec, że dzisiaj jest tak naprawdę prapremiera. Powinienem zacząć od tej książki właśnie. A jeżeli mam zacząć od tej książki, to powinienem zacząć historię od opowiedzenia historii jednego człowieka. Nazywał się Tomasz Budzyński, był majorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, był szefem delegatury, był moim przyjacielem. Poznaliśmy się dawno temu, to był rok 2005, poznał nas ksiądz Andrzej Jaczewski z takiej małej podlaskiej miejscowości o nazwie Jabłoń. Ksiądz wiedział o tym, jakie to czeboje, że coraz więcej poznaje spraw dotyczących Komorowskiego, WSI, Procywili, a przede wszystkim sprawy księdza Jerzego Popiełuszki, o której twierdzę z konsekwencją, że to nie jest historia, tylko coś, co wciąż trwa i wszystko, co najważniejsze w tej sprawie, wciąż jest jeszcze przed nami. Andrzej Jaczewski widział i wiedział, jaką cenę za to płacę ja i moja rodzina, jak jest trudno, że jest coraz trudniej. Poznał Tomka Budzyńskiego w pewnych dziwnych okolicznościach. Przedstawiliśmy się, zostaliśmy sobie przedstawieni. Słowo do słowa, rozmowa do rozmowy. Ja opisuję to w książce Pogorzelisko, jak to się wszystko odbyło. Tomek Budzyński zdecydował się, zgodził się pomagać mi, wspierać mnie. Nigdy nie był moim informatorem. Był człowiekiem, który natomiast doprowadzał mnie do informatorów i przede wszystkim mnie chronił. Gdy tylko gdzieś widział jakieś wniki, sidła, niebezpieczeństwo, to mnie przestrzegał. Gdy tylko byłem wprowadzany na jakąś ścieżkę, to próbował mnie niewłaściwą ścieżkę, błędną, kłamliwą, to próbował mnie z tej ścieżki zawracać. Był człowiekiem dla mnie bezcennym.
Takich osób miałem kilka w służbach specjalnych, którym zaufałem, które budowały to zaufanie, to, że ja im zaufałem, to był pewien proces, to się nie działo oczywiście z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, to bardzo długa historia, na długą opowieść, jeśli będzie czas, wola, to możemy także i o tym porozmawiać. I tak to sobie trwało do roku 2008, do wiosny. W tamtym czasie Tomek nagle zniknął, ja nie wiedziałem, co się z nim dzieje. W pewnym momencie dzwoni telefon, musimy się spotkać, spotykamy się, on mówi do mnie, jeżeli masz niezałatwione sprawy, to je załatw. Coś się dzieje, nie do końca wiem co, ale uważaj na siebie, powodzenia. Był bardzo smutny i zdenerwowany, kiedy to mówił. Ja wtedy kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi. Zrozumiałem 13 maja 2008 roku, jak powiedziałem wczoraj, w Dzień Matki Boskiej Fatimskiej, była dla mnie smutna rocznica tego wydarzenia. Zrozumiałem, kiedy przyszli do mnie oficerowie ABW, zakuli mnie w kajdanki, przedstawili jako wielokrotnego przestępcę, wszystkie media to pokazały. Później wiele, wiele miesięcy niszczenia w internecie, w mediach, w gazetach, w telewizji, na 1000 sposobów, kontrole skarbowe. Do tego dołożono 1000 innych sytuacji, które pozornie mogą wydawać się błahe. No taka drobna na przykład. Macie Państwo na karcie kredytowej jakiś limit. I nagle ten kredyt, ten limit zostaje przekroczony wielokrotnie. Nie wiecie skąd, bo żeście do niego nie sięgali. Stał się cud. Karta, która ma kilka tysięcy limitu, nagle jest na niej obciążenie kilkaset tysięcy złotych. Człowiek nie wie skąd. Można dostać zawału po takich rzeczach. Służby specjalne potrafią niszczyć krok po kroku. Albo jakieś inne wydarzenie, jakiś komornik, który przysyła pismo, że Państwo zalegacie komuś straszliwe kwoty. No, takie rzeczy mogą naprawdę odbierać zdrowie, jeżeli się powtarzają systematycznie. Są pozornie niewinne, pozornie niegroźne, ale jakże niszczące. Bo później wyjaśnianie tego, odkręcanie tego trwa wiele miesięcy. To zajmuje czas, to jest olbrzymi stres. Mnożenie kłopotów na każdym kroku. Wyobraźcie sobie Państwo, że chcecie załatwić jakąkolwiek sprawę prostą, urzędową i macie nie wiadomo skąd nagle jakieś gigantyczne problemy. Nie wiadomo, ja tego długi czas nie rozumiałem, kompletnie nie. To nastąpiło później, bo na początku oczywiście trafiłem do szpitala po próbie samobójczej, kiedy próbowano zniszczyć mnie i moją rodzinę i kiedy za podszeptami diabła uwierzyłem w to, że jedynym wyjściem jest śmierć i popełniłem grzech śmiertelny. Dla katolika takim grzechem jest próba samobójcza. To był długi proces. Wstawałem z tego przez bardzo długi czas. W zasadzie nie wiem, czy z czegoś takiego można wstać do końca, bo człowiek się łamie, człowieka można złamać jak drzewo. Później trudno to naprawić. Spowiedź za mną, wybaczenie, pokuta, rozgrzeszenie, ale to gdzieś tam człowieku tkwi, to jest coś, co będzie tkwiło już chyba na zawsze. Ja nie wiedziałem jednakowo, że wtedy, kiedy ja przeżywam swoje najtrudniejsze chwile w swoim życiu, kiedy jestem niszczony krok po kroku, element po elemencie, niszczony jest także ktoś inny. Niestety, za moją przyczyną. Tym kimś innym był wspomniany major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szef delegatury ABW w Lublinie, Tomasz Budzyński. Bo przed moim załamaniem napisałem coś, co miało być formą pożegnania, tragicznego pożegnania. Napisałem w liście pożegnalnym dwa zdania o Tomku, że ostrzegał mnie, że będzie prowokacja i ta prowokacja właśnie ma miejsce. Nic mnie nie usprawiedliwia, nie powinienem napisać tego nazwiska. Jednakowoż napisałem, tego już nie cofnę. Kiedy ja przebywałem w szpitalu po próbie samobójczej, kiedy przeżywałem straszny czas, nie przewidywałem, nie wiedziałem o tym, że ten czas jest równie straszny dla mojego kolegi, który mi zaufał i dla którego służby specjalne wzięły się, jeżeli mogę użyć takiego lapidarnego słowa, w sposób straszliwy. Jego życie także zamieniono w zgliszcze, jego życie także zamieniono w pogorzelisko, zniszczono go totalnie. Na koniec doprowadzono do tego, że tego człowieka chciano zamordować, ale w sposób jakże wyrafinowany, jakże psychopatyczny, zakupując go żywcem 1,5 metra pod ziemią. Wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację, że jesteście 1,5 metra pod ziemią i że każda sekunda to jest może ostatnia sekunda w Waszym życiu. Tomek Budzyński, mieliśmy wspólnego przyjaciela księdza, który nas poznał, Andrzej Jaczewski, dzisiaj jest proboszczem w miejscowości Sobienie Jeziory pod Warszawą. Możecie Państwo sprawdzić, ja w swoich książkach zawsze piszę o postaciach prawdziwych, nigdy nie zmieniam nazwisk, tylko w jednym przypadku. Aleksandra Lichockiego, pisanego przez C, zmieniłem na DZ, bo do tego obligował mnie sąd, który chronił jego wizerunek. I Tobiasza zmieniłem na Tobisza. Poza tym wszystkie moje postaci są absolutnie prawdziwe, stuprocentowe. Budzyński, Jaczewski, każda inna. Wszystkie w imieniu prawdziwego imienia i prawdziwego nazwiska. Tak więc Tomek Budzyński był człowiekiem wierzącym. Poznał nas przecież ksiądz, tak jak ja, zakładam, jak wszyscy Państwo. Ale jak to jest napisane w Biblii, bądźcie gorący albo letni, albo zimni, ale nie bądźcie letni. Ja miałem wrażenie, że przez długi czas moja wiara była taką wiarą letnią. Chodzenie raz w tygodniu do kościoła, przekonanie, że istnieje Pan Bóg, ale gdzieś to było właśnie letnie. Tomek też był takim człowiekiem o wierze letniej. Podczas tego pobytu, kiedy umierał,
powiedział mi później po wielu latach, że naprawdę uwierzył w Boga, naprawdę zrozumiał, że Pan Bóg istnieje. Bo jeżeli człowiek żegna się w każdej sekundzie ze swoim życiem, jest samotny, nie oczekuje znikąd pomocy, każda sekunda może być ostatnią, wtedy dopiero nabiera takiej prawdziwej wiary, bo może za chwilę się z tym Panem Bogiem spotka. I tu nie ma już czasu na letniość. To jest już tylko rozmowa z Panem Bogiem i pokora, i pokora. To jest coś, proszę Państwa, pokora, co jest dla mnie bezcenne. Pokora. Ja nie dzielę dziś ludzi, mam swoje poglądy polityczne. Każdy, kto śledzi moją działalność, zna te poglądy. Ale ja dziś nie dzielę ludzi według poglądów politycznych, ani nawet religijnych. Tak naprawdę, jeżeli w ogóle dzielę ludzi, to za mądrymi słowami pewnego księdza, którego poznałem, dzielę ludzi na pokornych i pysznych. Bo ten mądry ksiądz, mój mentor, mówił mi o tym, że w niebie znajdziemy wszystkie cnoty tego świata, za wyjątkiem cnoty pokory. W niebie znajdziemy wszystkie grzechy tego świata, za wyjątkiem wszystkie grzechy tego świata, za wyjątkiem grzechu pychy. A w piekle znajdziemy wszystkie cnoty tego świata, za wyjątkiem cnoty pokory, bo pokora jest matką wszystkich cnót, a pycha jest matką wszystkich grzechów. Więc jeżeli ja widzę człowieka, z którym sympatyzuję politycznie czy pod każdym innym względem, ale widzę, że jest to człowiek pyszny, to ja się od niego dystansuję. Tego się nauczyłem. I tego samego nauczył się Tomek Budzyński, kiedy umierał pod ziemią. Wyobraźcie sobie Państwo, ja próbowałem wielokrotnie sobie wyobrazić, wejść w jego skórę. Ciężko to sobie wyobrazić, że człowiek znajduje się w takim położeniu, w jakim znalazł się on. Jest pewnego rodzaju cudem, że on z tego wyszedł, ale stracił ze mną kontakt. Pamiętam, że kiedy Andrzej Jaczewski, kiedy wyszedłem ze szpitala, chciałem się z Tomkiem spotkać, Andrzej Jaczewski do mnie powiedział, nawet nie próbuj, ma służbową broń i nie wiem, czy nie zrobi z tego użytku. Twój list złamał mu życie, zniszczył go. Tak naprawdę to jest człowiek zniszczony. To jest człowiek, który miał swoje marzenia, marzył o spokojnym pójściu na emeryturę z pensją oficera ABW. Taka pensja szefa delegatury jednostki to jest poziom 8-9 tysięcy złotych. Gigantyczne pieniądze. Bo po 15 latach służby takie pieniądze można do końca życia być rentierem. Ja to wszystko Tomkowi zniszczyłem, tym listem. Zniszczyłem jego życie, życie jego rodziny. Nieświadomie, bez swojej woli i wiedzy, ale de facto mój list do tego doprowadził. Przez 7 lat nie mieliśmy kontaktu. Przychodzi czerwiec 2015 roku, dzwoni telefon. Czy mnie pamiętasz? Oczywiście, że cię pamiętam. Nie zapomnę twojego głosu do końca życia. Spotkajmy się. To dzwoni major Tomasz Budzyński. Spotykamy się i mi opowiada, co przeżył. Opowiada to, co ja teraz państwu opowiedziałem. Opowiada, że został zniszczony, że tak naprawdę ma do mnie olbrzymi żal. Ale mówi do mnie w końcowych słowach, 7 lat to bardzo dużo, by pewne rzeczy zrozumieć i wybaczyć. I ja ci wybaczyłem. Muszę Państwu powiedzieć, że było to jedno z bardziej wzruszających spotkań, jakie miałem w swoim życiu. Na koniec Tomek Budzyński mówi, i teraz chcę pójść do sądu i powiedzieć prawdę. I jesienią 2015 roku Tomasz Budzyński przychodzi do sądu i składa zeznania. I co tam mówi? Że jego kolega i szef, kolega ze szkoły oficerskiej i szef, wtedy szef, wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownik Jacek Mąka, prawa ręka Krzysztofa Bondaryka, czyli Jacek Mąka był drugim człowiekiem w ABW, żądał od niego, by wziął udział w prowokacji przeciwko Komisji Weryfikacyjnej WSI. Żądał tego w roku 2008. By mnie wciągnął w tę prowokację, bo byłem dziennikarzem, który znał członków Komisji Weryfikacyjnej i miał informatorów wśród WSI, czyli się świetnie do tego nadawał i był freelancerem, czyli człowiekiem, który pracował w kilku redakcjach, ale w żadnej konkretnie. Miałem program w Telewizji Polskiej, program 30 minut, program autorski Oblicza Prawdy, miałem kontrakt we Wprost, piąłem się po drabinie tak zwanej kariery dziennikarskiej. Cóż za wielkie bzdury takie określenie, kariera, co znaczy kariera? To człowiek pewne rzeczy rzeczywiście zupełnie inaczej podchodzi do tego po wielu latach, ale powiedzmy, że piąłem się po szczeblach tej kariery dziennikarskiej tylko po to, by za chwilę wpaść w przepaść. W ciągu jednej sekundy wszystko się zmieniło. To rzeczywiście uczy pokory. Tomek Budzyński także był człowiekiem dość ważnym, tak? Był szefem delegatury, całej delegatury, podlegało mu wielu oficerów, wielu agentów. Miał prestiż, miał świetną pracę, miał marzenia. W ciągu jednej sekundy zabrano mu to wszystko. To uczy pokory, to rzeczywiście uczy pokory. I on mi o tym wszystkim opowiada podczas naszego spotkania. I mówi do mnie, że chce pójść do sądu. Przychodzi do sądu i składa zeznania, że jego szef, Jacek Mąka, żądał od niego wystąpienia w tej prowokacji. Jeżeli wystąpi, będzie miał pensję w spółce Skarbu Państwa od 100 tysięcy w górę miesięcznie. To jest pensja, z którą można się ustawić na całe życie po roku, po dwóch latach pracy. Ale Tomasz Budzyński odmawia. I od tego momentu zaczynają się jego problemy, a za chwilę zaczynają się moje problemy. Jego problemy kulminacją sięgają wtedy, kiedy ja piszę list pożegnalny. A moje tak później cały czas trwają przez wiele, wiele lat. Opowiada, że Jacek Mąka nie mógł tego wymyśleć sam. Że w tej prowokacji
musiał brać udział Krzysztof Bondaryk i jego przełożeni. A kto był przełożonym Bondaryka? Donald Tusk. Nie miał innego przełożonego. Tak naprawdę Tomasz Budzyński oskarża państwo, składa zeznania pod odpowiedzialnością karną w sądzie, gdzie każde kłamstwo może grozić odpowiedzialnością karną. I mówi o tym, co ja teraz państwu powiedziałem, że jego przełożeni z ABW żądali wystąpienia przestępczego przeciwko legalnie działającej instytucji państwowej, jaką jest Komisja Weryfikacyjna WSI, do zmuszenia do udziału w tej prowokacji dziennikarza, który wykonywał swoją pracę i to była cała jego wina. I jeżeli to zrobi, dostanie nagrodę, ale jeżeli nie zrobi, może mieć problemy. I te problemy rzeczywiście się stały. Już tylko to, co teraz państwu powiedziałem, to jest wielkie oskarżenie w stosunku do rządu Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego. Bo za tym wszystkim, co się okazało później, to był bardzo długi proces, stał Bronisław Komorowski, nie ktokolwiek inny, tylko właśnie ten człowiek. Tomek Budzyński ze swojego pogorzeliska się wydobył. On odkrył na końcu tej drogi, że w każdym pogorzelisku tli się jakieś życie, a jeżeli się tli, to zawsze można rozdmuchać ten płomień. I on to zrobił ze swoim życiem. On wstał, on poszedł dalej swoją drogą, ale inni nie. Jemu się udało. Inni mieli mniej szczęścia. Tutaj siedzi obok mnie Krzysztof Bondaryk, państwa krajan. Najmocniej się przepraszam. Krzysztof Borowiak, państwa krajan z Poznania, który też piął się, nazwijmy to, po szczeblach kariery. Był szefem, dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON. Miał pomysł na to, jak zreformować polskie szkolnictwo wojskowe. Ale w pewnym momencie odkrył, że jest coś takiego jak Fundacja Pro Civili. I odkrył więzi tej fundacji z Bronisławem Komorowskim. To było na długo wcześniej, zanim ja w ogóle się dowiedziałem o istnieniu Pro Civili. Krzysztof to zrobił dużo wcześniej. I zapłacił za to olbrzymią cenę. Został zmieciony, został zniszczony. To nic, że wygrał później we wszystkich instancjach sądowych. To nic. To nie wróciło mu życia, bo gdziekolwiek szukał zatrudnienia, przychodzili ludzie, nie wiadomo skąd, którzy mówili, że lepiej takiego człowieka nie zatrudniać, że można mieć problemy. Krzysztof Bondaryk został niszczony systemowo. Borowiak. Ciągle mi ten Bondaryk siedzi w głowie. Najmocniej przepraszam. Nie, ja pamiętam, jak się mój kolega nazywa. Bardzo przepraszam cię, do trzech razy sztuka. Proszę państwa, przeszedł tą właśnie drogę. Jego życie także zamieniono w pogorzelisko. On się nie dał. On także się z tego wybronił, ocalił swoją rodzinę, zachował twarz, nie sprzedał się, ale cenę za to zapłacił olbrzymią. Człowiek, który ma stopień doktora, który zna języki obce, który jest fachowcem w wielu dziedzinach, przez wiele lat nie mógł znaleźć pracy. To jest takie krojenie po kawałku, to się może komuś wydać nieszkodliwe, ale tak naprawdę to jest niszczenie ludzi. Ci ludzie potrafią odbierać życie, nie zabierając życia, nie mordując, ale tak naprawdę zabierają życie. Mówię tutaj o ludziach służb specjalnych. Jest wielu takich ludzi. Ja w swojej drodze dziennikarskiej, nie nazwę tego karierą, w drodze dziennikarskiej poznawałem takich ludzi, których życie zamieniono w pogorzelisko wielu. Państwo oczywiście znacie historię Romualda Szeremietiewa, który przyszedł na mój proces, przyjaciela Komorowskiego, jego zastępcy. Różnili się, kto ma dozbrajać polską armię. Wtedy Komorowski nasłał na niego służby specjalne. Anna Marszałek, rzekoma dziennikarka, nagradzana krok po kroku. Później się okazywało, że czego nie zrobiła, to były kłamstwa, ugarstwa, niszczyła ludzi. Tak jak zniszczyła Szeremietiewa, ona była tylko narzędziem. Napisała kłamstwa, za które nigdy nie przeprosiła, za które została wielokrotnie nagrodzona. Ale tak naprawdę cenę zapłacił wtedy Romuald Szeremietiew straszliwą. 8 lat się oczyszczał. Wygrał wszystko, co było do wygrania. Komorowski, który nasłał na niego służby specjalne, powiedział wtedy, dowody są miażdżące. Jeżeli tylko okaże się niewinny, ja rezygnuję z życia politycznego i publicznego, nigdy do niego nie wrócę. Szeremietiew wszystko wygrał. Pytano Komorowskiego, co pan teraz na to? Życzę mojemu przyjacielowi szczęścia, zawsze mu życzyłem, żeby był niewinny, jest moim przyjacielem. Jaki cynizm, jaka podłość tego człowieka, bez honoru, bez niczego. Tak naprawdę, żebyście państwo zobaczyli, jak Szeremietiew na moim procesie mówi, te dwa, jedno zdanie, był Szeremietiew, nie ma Szeremietiewa. Złamany człowiek. Cóż z tego, że wygrał wszystko w sądzie. Krzysztof też wygrał. Jak tak naprawdę został zniszczony. Ci ludzie to potrafią. Niszczyć krok po kroku. Zamieniają ludzkie życie w pogorzelisko. O tym jest moja książka. O ludziach zniszczonych. Nici z tej książki wszystkie prowadzą tak naprawdę w jedno miejsce. Służby specjalnej Bronisław Komorowski. Bo ten człowiek tak naprawdę pojawia się tutaj cały czas. On tu krąży. Dla wielu ludzi to jest człowiek, który jest safandułą, niegroźnym grafomanem, czy kimś, kto popełnia błędy ortograficzne, ale państwo nie wiecie tego, że on ma drugą twarz. Bezwzględnego, okrutnego człowieka, pamiętliwego, mściwego. Taki jest
taki jest Bronisław Komorowski. To jest jego prawdziwa twarz. Jeszcze raz mówię, trzeba było zobaczyć minę Romualda Szeremietiewa. Był Szeremietiew, nie ma Szeremietiewa. Służby specjalne, to co próbuję pokazać w książce, w trzeciej RP, to było państwo w państwie, straszliwie niszczące. Miałem takiego przyjaciela, komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej. Głośna była jego sprawa. Władysław Szczeklik, dla mnie Władek. Wygrał konkurs na komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie. Miał być ważną postacią. Natychmiast przyjechali po niego, dali mu fikcyjny zarzut współpracy z grupami przestępczymi, zamknęli go do aresztu. Popełniał tam 2 razy samobójstwo. Został tak totalnie zniszczony. Po 8 latach wygrał. Przychodzi do mojego programu, miałem wtedy taki autorski program Oblicza Prawdy, zaprosiłem jego i jego żonę Jolę, też policjantka. Zaprosiłem triumfatorów, którzy wygrali wszystko, co było do wygrania. Myślałem, że opowiedzą o tym, jak się nie dać, jak wygrać. Jola cały program płacze, a Władek patrzy w jeden punkt i mówi coś bez sensu, jakby kompletnie nie rozumiał, o czym rozmawiamy. Poszliśmy na kawę, ja pytam, co się z wami stało? Wygraliście wszystko, co było do wygrania. On do mnie mówi, pewne rzeczy trzeba przeżyć, żeby zrozumieć. To, co nam zrobiono, to jest nie do naprawienia. Dzwoni do mnie Jola na Boże Narodzenie, parę miesięcy później. Składa mi życzenia, ja składam jej i dla Władka. Ona mówi, nie ma Władka, Władek ode mnie odszedł. Chciał przekreślić swoją przeszłość. Wszystko nam zniszczyli, zabrali nam życie, zabrali nam przeszłość. To już nie jest ten sam człowiek. Powiedział, że jeżeli ma żyć dalej i nie popełnić samobójstwa, to musi zacząć wszystko na nowo, przekreślić całą przeszłość, bo przeszłość dla niego nie istnieje, a ja byłam częścią tej przeszłości. Ja go nawet, mówi, po ludzku rozumiem. Chciał przekreślić przyszłość grubą kreską, zacząć na nowo. To nam zrobili. Zniszczyli nam życie. Wygrał wszystko, co było do wygrania w sądach. Dla ludzi z boku mogło się wydawać, jest triumfatorem. Tak naprawdę został zniszczony. Nie podniósł się ze swojego pogorzeliska. Proszę Państwa, to robią ci ludzie. To się dzieje każdego dnia. To się dzieje wokół nas. Państwo tej rzeczywistości często nie widzicie, odczuwacie tylko jej skutki. Ja ze swoimi książkami objechałem całą Europę. Nie było kraju, w którym bym nie był. Stany Zjednoczone, Kanadę. Wszędzie spotykam tysiące Polaków, którzy mówili, na kolanach byśmy wrócili do Polski, ale do czego tu wracać? Nie ma pracy, nie ma perspektyw, nie ma szans na godne życie. Jak mają te szanse być? Jeżeli, tak jak mówiłem pewnie już na spotkaniu z Państwem, 100 kontraktów, które analizowałem, od miliarda w górę, wszystkie wygrały firmy związane z WSI. Kto budował Stadion Narodowy, najdroższy stadion piłkarski świata? Firma Polakła. Jednym z udziałowców był mój były informator, pułkownik Aleksander Lichocki. Kto wygrał kontrakt, przetarg na budowę Mostu Północnego, najdłuższego mostu w Warszawie? Ta sama firma, firma WSI, firma Polakła. Mnożyli te firmy, które dostawały kontrakty na miliony, na miliardy. Firma Megagas, paru ludzi się umawia z wojska i z polityki, że trzeba zarobić trochę pieniędzy. Oni myślą kategoriami setek milionów albo miliardów. Wygrywają przetarg na trzecią nitkę rurociągu Przyjaźń. Nie kończą tego. Defraudują 700 milionów złotych. Lata całe trwa, aż ja to udowadniam. Nie ma prokuratura wyjścia, musi po wielu latach akt oskarżenia wytworzyć. Wytwarza. Człowiek zostaje skazany, bo dowody były miażdżące. Jeden człowiek na karę 2 lat więzienia w zawieszeniu, ani jednego dnia w areszcie, ani złotówki zwrotu. Za 700 milionów ukradzionych pieniędzy. Ile było takich firm w Polsce, w trzeciej RP? Jak ci ludzie mogą twierdzić, że za rządów PO i Komorowskiego było dobrze, było porządnie? Jeżeli takie rzeczy się działy. I to, co Państwo mówię, to jest wierzchołek góry lodowej. Ja nie chciałbym tutaj oczywiście siać defetyzmu, ja tylko pokazuję to pogorzelisko. Niektórym się z tego pogorzeliska udało wydobyć. Niektórym się udało wydobyć. Tak jak udało się Tomkowi Budzyńskiemu, Krzyśkowi Borowiakowi, jak udało się paru innym, ale wielu się nie udało. Wielu w tym pogorzelisku zginęli. Pamiętacie Państwo może historię tych ludzi z Procywili? Kilkanaście osób, które zginęły podobno śmiercią samobójczą. Jeden Krzysztof Suto, dyrektor 4 oddziału banku PKO BP, miał strzelać do siebie 3 razy, w tym raz z kilku metrów. Pierwszy strzał był śmiertelny. Jak będąc martwy, mógł strzelić do siebie jeszcze 2 razy? To uznano za samobójstwo. Ile było w Polsce takich absurdów? Ile ludzi zniknęło gdzieś bez wieści, bez śladu? Nikt nie wie, gdzie są. Może są tak zakopani jak Tomek Budzyński. Gdzieś kiedyś ktoś odnajdzie po wielu latach ich ślad. Nawet nie będzie wiedział, kto to jest. Takie rzeczy dzieją się koło nas i to trwa. W książce Czego nie powie masa o polskiej mafii, która miała premierę w październiku tego roku, opisałem historię Petera Stecha albo Piotra Stecha. 2 razy to jest człowiek, który tak się przedstawia i tak. Znany lubelski adwokat, też Państwo możecie go wygooglować w internecie. Dlaczego się nim zainteresowałem? Zainteresowałem się nim dlatego, że przygotowuję książkę na jesień Andrzeju Leperze, który nie zginął śmiercią samobójczą i ja to udowodnię w tej książce. To będą twarde dowody. To będą twarde dowody. Piotr Stech
znał świetnie Andrzeja Lepera. Łączyło ich przynależność do pewnej organizacji, która nazywa się Zakon Michała Archanioła. Tą organizację założyły służby specjalne rosyjskie GRU na Ukrainie i ta organizacja, zwana Zakonem, służby specjalne rosyjskie często tworzą takie organizacje niby kościelne, a tak naprawdę to są organizacje przestępcze. Ta akurat była nazywana Zakonem Michała Archanioła. Prowadziła międzynarodowe interesy w całej Europie i na całym świecie z różnymi przestępcami na gigantyczną, niebywałą skalę. I przedstawicielem tej organizacji, tudzież zakonu na Polskę, był Piotr Stech. Piotr Stech. Ja miałem spotkanie z Piotrem Stechem, kilka spotkań, które mi zorganizował mój informator ze służb specjalnych, który znał go dłużej i lepiej niż ja. To były spotkania, które jakby próbowałem wydobyć z niego pewne informacje dotyczące Andrzeja Lepera. Za pośrednictwem tego człowieka zakon kupował tereny w Polsce i kupował rozmaite obiekty, głównie w Tatrach. Rosjanie interesowali się głównie Tatrami z tego zakonu, dlatego że tam jeździło wielu turystów rosyjskich i oni chcieli mieć nad nimi kontrolę. Chcieli wykupić na przykład kolejkę na Kasprowy Wierch, aquapark, wykupili wiele hoteli, wiele pensjonatów. Właśnie ten zakon jest właścicielem w Tatrach wielu takich miejsc. Ja wymieniam w książce wszystkie te miejsca. I mieliśmy z Piotrem Stechem jeszcze rozmawiać. Myśmy się tak badali. Takie relacje buduje się bardzo długi czas. To nie jest proste. On nie miał w tym interesu, żeby mi pewne rzeczy ujawniać, ale ja próbowałem go przekonać, że warto, żeby nie podzielił losu Andrzeja Lepera. W marcu tego roku mieliśmy się spotkać. Ja nie mogłem pojechać na Ukrainę. Poprosiłem mojego informatora ze służb specjalnych, żeby pojechał. Jedzie do Lwowa. Okazuje się, że 2 godziny przed spotkaniem ten człowiek został zakatowany na śmierć. W marcu tego roku. Został tak zbity, że nie było w zasadzie co zbierać. Protokół sekcji zwłok utajniono. Ja ją zamieszczę w swojej książce o Leperze. Protokół sekcji zwłok utajniono. A tego człowieka zakopano natychmiast, go pogrzebano, żeby zatrzeć wszelkie ślady. To się działo niedawno, 2 miesiące temu. To, co Państwu teraz mówię. To jest historia, która cały czas trwa. Historia dotycząca wielu ważnych postaci życia publicznego. Zdecydowana większość tych nitek biegnie do takich osób jak Bronisław Komorowski albo wprost do Bronisława Komorowskiego. Oczywiście o tej historii nie wiem, by Komorowski miał z nią związek, ale o tym, że służby specjalne, to z całą pewnością tak. To nie ulega wątpliwości, ja przedstawię udział służb specjalnych w śmierci samobójczej, podobno Andrzeja Lepera. To będzie książka, która będzie miała premierę jesienią. To wszystko, co Państwu mówię, to się dzieje wokół nas. To jest historia, która wciąż trwa, podobnie jak sprawa księdza Jerzego. Ja już tutaj byłem, parę razy mówiłem o tym. Nie chcę tego Państwu powtarzać, ale Państwo wiecie, jak ważna jest to sprawa. Nie jest historyczna. Mazowiecki, Geremek w 1984 roku w październiku już się układali z Kiszczakiem Jaruzelskim, jak dzielić między siebie Polskę tuż po zamordowaniu księdza Jerzego. W dniu, w którym zostały wydobyte jego zwłoki. Jak mieliśmy szansę dojść do prawdy, jeżeli ludzie, którzy byli dla nas, tak nas takich przedstawiano, autorytetami, jeżeli tacy ludzie tak naprawdę trzymali rękę na pulsie, by pewne prawdy nie zostały odkryte. Jest wiele takich rzeczy wokół nas. One się dzieją cały czas. Proszę Państwa, w służbach specjalnych jest takie powiedzenie, że jeżeli nie można podważyć wiarygodności argumentów merytorycznych, zawsze można podważyć wiarygodność kogoś, kto pewne fakty zebrał. Zawsze. To jest stara metoda. A najwyższą cenę to, co ja piszę jako motto mojej książki. Płacą ci w służbach specjalnych, w bezwzględnym świecie służb specjalnych, ci, którzy mają rację. Tak rzeczywiście jest. Ze mnie próbowano zrobić wielokrotnego przestępcę. Jaką cenę zapłaciła za to moja rodzina, to najlepiej, jeżeli kiedyś ona mogłaby opowiedzieć, aczkolwiek to nie jest proste, bo wszyscy jesteśmy tym straszliwie poniszczeni. Jesteśmy razem i będziemy razem, ale to nie jest proste. To nie jest proste. Wyobraźcie sobie Państwo, że te wszystkie nagonki, te ataki, te próby aresztów, te próby zniszczenia nas na wiele sposobów, dokładanie mi zarzutów karnych, ciągłe wizyty. Jeżeli ja tylko w jednej sprawie, tak zwanej aferze marszałkowej, która 16 grudnia zakończyła się wyrokiem uniewinniającym dla mnie, odbyłem 60 rozpraw tylko w tej jednej sprawie. 60 razy jeździłem z Białej Podlaskiej do Warszawy, a przecież to nie jest tylko tych 60 dni. Przygotowania, rozmaita analiza dokumentów, ślęczenie w sądach, rozmowy z adwokatami. To były tak naprawdę całe miesiące i lata wyrwane z życia rodziny. A przecież to nie była moja jedyna sprawa. W pewnym momencie miałem 4 sprawy karne i kilka cywilnych. Tak mi dokładano. Jedna po drugiej. Im bardziej afera marszałkowa okazywała się prowokacją i mistyfikacją, tym bardziej dokładano mi kolejne zarzuty.
żeby pokazać, że Sumniński nie jest przestępcą, tylko wielokrotnym przestępcą. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeden zarzut karny, ktoś może powiedzieć pomyłka, ale jak ma 4, 5, no to już nie może być pomyłki. To robiono ze mną. Krok po kroku obalałem te zarzuty, krok po kroku wygrywałem sprawy. To jest cud. Popatrzcie Państwo na to, o jakich ja ludziach mówię. Szef delegatury ABW, ważna postać. Komendant wojewódzki policji. Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MON. Wiele innych znanych postaci. Wiceminister Obrony Narodowej. Czy w końcu ja? W końcu byłem dziennikarzem, który to i owo już w tamtym czasie zrobił. I miał jakieś dokonania. Jedna sekunda i nas nie było. Jedna sekunda. Nic nie mogliśmy zrobić. Byliśmy bezradni jak dzieci. Tak naprawdę w zderzeniu z tym murem każdy jest bezradny. Jakie się miałem szanse wygrać proces, gdzie po drugiej stronie był Komorowski, prezydent urzędujący i służby specjalne? Po ludzku? Żadnej. Przecież ci ludzie, to opisuje w swojej książce Pogorzelisko, konkretne sytuacje, potrafią się włamać do mieszkania tak, żeby nie było śladu. Potrafią wgrać zdjęcia do komputera, a następnego dnia przychodzi rewizja i Państwo macie w swoim komputerze zdjęcia na przykład pornograficzne albo inne i nie wiecie skąd. No, na mnie na szczęście tego nie zastosowano. Ja miałem być płatnym protektorem, miałem być handlarzem aneksem, nie miałem być pedofilem, no przynajmniej nic na ten temat nie wiem. Ale to są metody, którymi ci ludzie niszczą. Potrafią włamać się do komputera, potrafią podłożyć dowody, tak zwane dowody. Potrafią zniszczyć na wiele sposobów. Walka z takimi ludźmi to jest walka z wiatrakami. Po ludzku ja byłem bez szans, tak samo jak każdy z Państwa byłby bez szans. To, że ja tu przed Państwem stoję, że 16 grudnia wygrałem swój proces, najważniejszy, on był jak drzewo. Inne procesy, które mi dorabiano, to były tylko gałęzie do tego drzewa dokładane. Ja to nazywam cudem. Uważam, że to była modlitwa wielu z Państwa. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Miałem zostać wielokrotnym przestępcą. Mój proces był pewnego rodzaju tragifarsą. Dla mnie tragi, dla ludzi, którzy przychodzili na ten proces, farsą. Bo wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację i to każdy dziennikarz, który chce, ma ochotę, będzie w Warszawie, może zajrzeć do akt. One są przecież w tej chwili dostępne. Co znajdziecie w tych aktach? Sędzia Stanisław Zdun pisze, nie można przesłuchać w trybie konfrontacji z Krzysztofem Bondarykiem i panią Jadwigą Zakrzewską i panem Pawłem Grasiem Bronisława Komorowskiego, dlatego że Bronisław Komorowski niczego nie pamięta. Nie można przesłuchać Pawła Grasia w trybie konfrontacji, bo Paweł Graś, rzecznik rządu, niczego nie pamięta. Nie można przesłuchać Krzysztofa Bondaryka, bo Krzysztof Bondaryk niczego nie pamięta. Szef ABW niczego nie pamięta. Nie można przesłuchać Jadwigi Zakrzewskiej, szefowej sejmowej komisji, która jest odpowiedzialna, była z ramienia Sejmu za kontakty z dowództwem NATO, bo ona też niczego nie pamięta. Proszę Państwa, to jest groteskowe, ale dla mnie było tragiczne. Na mojej sprawie telewizje pojawiły się tylko dwa razy. Przez te 8 lat niszczenia mnie telewizje pojawiły się tylko dwa razy. Po raz pierwszy, gdy zeznawała pani Tobiaszowa, wdowa po panu pułkowniku Tobiaszu, który był dla Komorowskiego bezcenny do pewnego momentu, był jego znajomym, ale w momencie, gdy stał się dla niego zagrożeniem, zginął tuż przed przesłuchaniem w niejasnych okolicznościach. Podobnie jak Marian Cypel, rezydent wywiadu w Wiedniu, który także nie chciał brać udziału w tej prowokacji i który także mógł być zagrożeniem dla prowokatorów. Takie przypadki, jeśli ktoś chce wierzyć, że to przypadki, jego sprawa. Przyszła wdowa po pułkowniku Tobiaszu, żeby zeznać, co zeznać? Że brała udział w korupcyjnym spotkaniu ze mną i ze swoim mężem, że ja ich miałem namawiać, jej męża, do udziału w korupcyjnym przedsięwzięciu, miałem obiecać płatną protekcję, że załatwię pozytywną weryfikację w komisji Antoniego Macierewicza. To zeznała w prokuraturze pani pułkownikowa Tobiaszowa. I przyszła do sądu, żeby to potwierdzić. Popełniła błąd, bo nie zastosowała uniku, który zastosował Komorowski i inni. Ona pamiętała, była pewna siebie i zaczęła w to brnąć, zaczęła opowiadać o tym, jak ja rzekomo miałem składać propozycję korupcyjną. Ale ja jej zacząłem zadawać pytania, ja i mój adwokat. Jedno, drugie, kolejne, ona zaczyna się gubić. W jednym zdaniu przeczy drugiemu, w kolejnym następnemu. Po kilkudziesięciu minutach przesłuchania ona zaczyna płakać. I mówi, wysoki sądzie, ja chcę stąd wyjść. Sąd mówi, nie, pani odpowie wszystko do końca. Ona już całkowicie płacząc mówi, przyznaję, ja nigdy nie spotkałam pana Sumnińskiego. Ja go widziałam w telewizji. To wszystko rejestruje TVN. Chcieli pokazać, jak wdowa mnie oskarża. I pokazuje, że jestem przestępcą. Popatrzyły na minę tych dziennikarzy z TVN-u. Popatrzyli na siebie, nie czekali na przerwę. Zwinęli sprzęt i wyszli. Nigdy nie powstał z tego nawet moment. Publiczność się śmieje,
pułkownikowa Dobiaszowa przyznaje, że kłamała i prosi o wybaczenie, że namawiał ją do tego mąż, który już nie żyje, nic mu nie można zrobić. Ale mnie się nie chce śmiać, bo ja wiem, co przeżyła moja rodzina, wiem, co przeżyli inni ludzie niszczeni w oparciu o takie fałszywe zeznania, w oparciu o fałszywe dowody. Więc dla ludzi stojących z boku to była, to była farsa, dla mnie to była tragedia. To się dzieje wokół nas, ile osób jest innych, moja historia była głośna, ale ile osób przeżyło podobną traumę, ich historia nie była tak głośna. Proszę Państwa, to są, do mnie spływa mnóstwo maili, mnóstwo osób do mnie pisze. To są nie dziesiątki, to są setki, może nawet więcej osób zniszczonych przez ten przestępczy układ zarządu Platformy Obywatelskiej i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Miałem zostać wielokrotnym przestępcą. 16 grudnia oni zrozumieli, że to się może nie udać. Sędzia mnie uniewinnia i stwierdza, nie ma żadnego dowodu na to, że Sumiński popełnił winę. Ani jednego. Są natomiast dowody, że zdumiewającą rolę w tej sprawie odegrał Bronisław Komorowski, Krzysztof Bondaryk i Paweł Graś. I sędzia stwierdza, to trzeba wyjaśnić w oddzielnym postępowaniu. Wskazuje sędzia, że powinien się odbyć proces, ale już z innymi oskarżonymi. Bo ten proces nie dotyczył ich, dotyczył mnie. Ale sędzia stwierdza, powinien być proces. Oni powinni w tej chwili się tłumaczyć. To sędzia daje taką wskazówkę. Stanisław Zdun. Mija parę tygodni, mijają 2 tygodnie. Dowiaduje się, że jestem plagiatorem. Na takich spotkaniach jak z Państwem w wielu miejscach mówiłem, że nawiązuję metodą sztafażu, znajdźcie Państwo w internecie, co to jest, do klimatu, do klasyków, Maclina, Chandlera. Nie kryłem tego. W wielu wywiadach, w wielu miejscach to mówiłem, że w przeciwieństwie do nich, ja w swoich książkach piszę 100% fakty i wyłącznie fakty. Ani jedna informacja o Komorowskim, o Bondaryku, o służbach specjalnych, o wielu oficerach WSI nie jest informacją nieprawdziwą. Wszystkich wymieniam z imienia i nazwiska. Gdybym takich ludzi oskarżał o przestępstwa i skłamał choćby raz, mieszkałbym pod mostem. Gdybym o Komorowskim, kiedy on był prezydentem Polski i starał się o reelekcję, powiedział jedno słowo nieprawdy, z całą pewnością miałbym proces w sobie wyborczym. Taki proces trwa 2 dni. I prawdopodobnie, gdybym skłamał, musiałbym przepraszać przed głównym wydaniem wiadomości. Takie przeprosiny to jest 1 000 000. Nie byłoby mnie dzisiaj, mieszkałbym pod mostem. Ja i moja rodzina bylibyśmy wrakami ludzi. A prawdopodobnie mógłbym mieć te zarzuty karne, bo oskarżam głowę państwa. Nie wolno takich rzeczy robić, jeśli się nie ma dowodu. Nie wolno mówić o urzędującym prezydencie, to jest przestępca, jeśli się nie ma dowodu. Ja na każde zdanie miałem dowód w tej książce. I Komorowski to wiedział i dlatego mnie nie pozwał do sądu, bo się po prostu bał. Jedyne, co mógł powiedzieć, to powiedzieć w rozmowie z Rymanowskim w trakcie debaty. Sumniński jest kłamcą, ale nigdy nie potrafi wskazać jednego mojego kłamstwa. Wszystko, co o nim napisałem, że przekazywał tajne informacje rosyjskiej firmie GTS, że narażał polskie państwo na niebezpieczeństwo, że prowadził działania osłonowe dla międzynarodowej organizacji przestępczej o nazwie Procivili, że spotykał się z oficerami służb specjalnych, którzy wespół z którymi chciał popełnić wielkie przestępstwo. Jest przestępcą. Przestępstwo nie zostało mu udowodnione, ale on brał udział w przestępstwie i nie wierzę w to, że jeżeli jesteśmy w państwie prawa, nie odpowie za to. Na czym polegało jego przestępstwo? Wyobraźcie sobie Państwo, że do Was przychodzi ktoś, kto oferuje Wam brylant. Mówi tak, wykradnę dla Pani czy dla Pana brylant z najbardziej strzeżonego sejfu. Czy Pan tego chce? I Pan czy Pani mówi, bardzo proszę to dla mnie zrobić. Chcę tego, jestem tym zainteresowany. To zrobił Komorowski. Przychodzi do niego 2 oficerów służb specjalnych i mówią, wykradniemy dla Pana aneks do raportu WSI. O jednym z tych ludzi Komorowski wie, że może być rosyjskim szpiegiem. A jest wtedy drugim człowiekiem w Polsce, w państwie. Jest marszałkiem Sejmu. I co mówi ta druga osoba w państwie? Jestem zainteresowany Waszą propozycją. Skąd my to wiemy? Bo mówiąc lapidarnie, wkopał Komorowskiego Paweł Graś, który bał się tej sprawy i powiedział za dużo. Były też inne dowody, Komorowski nie miał wyjścia. Jak się tłumaczył podczas przesłuchania, kiedy zadawałem od 150 pytań, podczas przesłuchania w sądzie, de facto w Pałacu Prezydenckim, ale to był sąd. Jak się tłumaczył, może Państwo pamiętacie, ja prowadziłem z tymi ludźmi grę operacyjną. Proszę Państwa, marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, nie ma prawa prowadzić żadnych gier operacyjnych. Jeżeli się dowiaduje, że jest przestępstwo, to nie mówi, chcę wziąć udział w tym przestępstwie, tylko zgłasza to do odpowiednich służb. A on tym ludziom powiedział, zróbcie to dla mnie, wykradnijcie mi ten aneks. Cóż znaczy jakiś brylant wobec aneksu? Nic, zero. Przecież ten aneks zawiera ponoć materiały ściśle tajne, ważne dla bezpieczeństwa państwa. Więc i Komorowski chciał, żeby człowiek, o którym on wiedział, że może mieć związki z rosyjskim wywiadem, wykradł dla niego ten aneks. Co może zrobić gorszego polityk? Jakie może być gorsze przestępstwo?
To wszystko robił Komorowski, ja to podaję w faktach, jeden element po drugim. Tego nie wymyślił Meklin z Chandlerem. Takie są fakty. Bronisław Komorowski popełnił tyle nadużyć, że naprawdę ja nie znam polityka, który ma większe cmentarzysko w swojej szafie. To nie jest jedno przestępstwo, to jest wiele, wiele straszliwych, podłych uczynków. Niszczenie ludzi, wchodzenie w jakieś zdumiewające relacje z oficerami służb specjalnych. A i tak wiemy o tym, że to jest wierzchołek góry lodowej. Wszystko, co najciekawsze, jeśli chodzi o tę postać i służby specjalne za czasów Platformy Obywatelskiej, jest przed nami. Ja, jak dowiedziałem się niedawno, byłem najbardziej inwigilowanym dziennikarzem w III RP. Inwigilowano mnie na wszystkie możliwe sposoby. Tak naprawdę nie powinienem tu przed Państwem dzisiaj stać. Nie powinienem mieć żadnej szansy, żeby tu przed Państwem stać. Nazywam to cudem. I za ten cud Panu Bogu dziękuję każdego dnia. Jakbyście Państwo porozmawiali z Tomkiem Budzyńskim, może kiedyś będzie taka możliwość, kto wie, byście Państwo zobaczyli, że to jest człowiek, który, ten twardy oficer ABW, który tak naprawdę do dziś się nie może otrząsnąć ze swojej traumy, bo jak mówi, do dziś zasypia przy włączonym świetle. To mu zrobiono. Byście zobaczyli, że on mówi czasami bardziej jak duchowny niż jak oficer ABW. On mówi bardzo dużo o Bogu, on mówi o nawróceniu, on mówi o pokorze, on mówi o tym, że miał kiedyś marzenia, że jego celem był ten domek pod Lublinem i spokojne życie, ale że on zrozumiał, że tak naprawdę to droga zmienia człowieka, a nie cel. Że można tego celu nie osiągnąć. Może nigdy nie będzie miał tego domku pod Lublinem. Ale przebył jakąś drogę i ta droga jest ważna. Droga zmienia człowieka, a nie cel. Możemy nie osiągnąć celu. Kto wie, może się nie uda doprowadzić do tego, że Komorowski stanie przed sądem. Może się uda, może nie. Mam nadzieję, że tak. Ale ja jestem na tej drodze, w której próbuję Państwu pokazywać prawdę, którą odkrywam. Może będę zniszczony, może nie. Może będziemy mieli okazję spotykać się wiele razy, może nie. Nie wiem tego. Wiem tylko, że cieszę się, że mogę tu dzisiaj z Państwem być. Opowiedzieć o tej swojej drodze, o tej historii. Mam nadzieję, że ona czemuś będzie służyła, czemuś dobremu. Nie mówię tego wszystkiego, żeby, nie wiem, mścić się czy pokazywać coś złego. Wierzę, że z tego może wyniknąć wiele dobrego. Pamiętam takie spotkanie z takim młodym chłopakiem w Bydgoszczy, który po przeczytaniu mojej książki Z mocy bezprawia podszedł ze łzami w oczach i mówi: nie byłem w kościele od wielu lat, ale po przeczytaniu pana książki wróciłem na łono kościoła. Dziękuję panu za tą książkę. Pomyślałem wtedy, jeżeli byłbyś tylko ty jeden, warto było tę książkę napisać. Dla ciebie jednego. A przecież wiem, że takich ludzi było więcej. Całkiem niedawno jestem przy grobie księdza Stanisława Kostki. Jestem tam za księdza Jerzego Popiełuszki w kościele świętego Stanisława Kostki. Jestem tam zawsze, gdy tylko mogę. Moje rodzinne, ukochane miasto, tam się urodziłem, wychowałem. Teraz jestem Podlasiakiem, ale tam są przecież moje korzenie. A ten kościół był moim kościołem. Ksiądz Jerzy był moim księdzem. Jako młody chłopak uczeń liceum Stefanii Sępołowskiej na Żoliborzu niemal codziennie byłem na jego homiliach. Miałem wtedy 15 lat, byłem młody, ale dość stary, żeby pewne rzeczy zrozumieć. I kogo spotykam przy tym grobie? Munka Staszczyka. Muniek Staszczyk podchodzi do mnie i mówi: przeczytałem twoją książkę Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Ona mnie zaszczepiła do tego, żebym wrócił do kościoła. Ten artysta, Muniek Staszczyk. I mówi do mnie: chodź do mojego mieszkania, tu mieszkam niedaleko na Suzina, pogadamy. Idziemy i on mi mówi: wziąłem tą twoją książkę i poszedłem do mojego kolegi, Adama Michnika. I mówię: Adam, czytałeś to? Czytałeś to? A Adam zdenerwowany mówi: Muniek, no nie wiem, mam cytować, jest kamera. Może z pierwszą literą. Muniek, nie P, tak? Nie P. To są kłamstwa, to jest zbrodnia, ty tego nie czytaj, ty jesteś artystą, ty nie wiesz w takie rzeczy. Muniek go przekonywał, żeby to przeczytał, a Michnik mówi: uciekał od tego, nie chcę tego brać do ręki, w ogóle tego nie czytaj. To są łgarstwa. Ale Muniek, jak taki nowo nawrócony, chodzi z tą książką wszędzie i mówi: czytajcie. A ma także znajomych po tamtej stronie. I ja sobie wtedy pomyślałem, ile dobrego może teraz z tą książką zrobić Muniek Staszczyk. Przypomniałem sobie ten film, o którym być może Państwu kiedyś mówiłem, jeden z moich ulubionych, Podaj dalej. Prawdziwa historia, to nie jest film wymyślony, oparty na faktach. Historia młodego chłopaka z Kevinem Spacey, który, jego matka jest chora, on wierzy, że jeżeli zrobi dobre uczynki dla obcych ludzi, to ci ludzie pociągną to i może Pan Bóg wróci matce zdrowie. Mówi o tym nauczycielowi, nauczyciel mówi: świetny pomysł, zrób to. Trzeba mieć wiarę dziecka, żeby podjąć takie wyzwanie, ale on, ten chłopiec to podejmuje, 10-letni. Następna scena z tego filmu, z drugiej koniec Stanów Zjednoczonych, w więzieniu dziennikarz pyta recydywistę, który altruistycznie się zachował, ratował komuś życie: czemu to zrobiłeś? On mówi: jestem bandytą, tak, okej, ale obiecałem, że będę robił bezinteresowne uczynki i zrobiłem. Myślisz, że jak ktoś jest przestępcą, to nie ma honoru?
Ja mam honor, mówi ten człowiek. I ten reporter jedzie przez całe Stany Zjednoczone, by odkryć setki ludzi, którzy robią bezinteresowne uczynki. Po nitce do kłębka dociera do tego młodego chłopaka. On stał się inicjatorem ruchu Podaj Dalej, w który zaangażowały się dziesiątki tysięcy ludzi, którzy bezinteresownie robią coś dla innych ludzi. To nie jest film, to jest historia oparta na faktach. Ja wtedy pomyślałem, że rzeczywiście jest tak, że każde spotkanie z innym człowiekiem ma znaczenie. Wszystko, co mówimy, co robimy, ma sens, bo nie wiemy, do kogo to dotrze, jak to zmieni życie innego człowieka. Ile osób, które ja spotkałem na swojej drodze. Nie cel zmienia człowieka, tylko droga, którą pokonujemy. Ja też w to uwierzyłem. Gdyby nie ta straszna historia, ilu wspaniałych ludzi bym nie poznał? Ilu spotkań bym nie odbył ze wspaniałymi ludźmi? Tak naprawdę myślę sobie, tak jak mówi ksiądz Stanisław Małkowski, że to wszystko ma jakiś sens. Może my go często nie rozumiemy, może to jest sens ukryty, zakryty, ale ma. Czasami się o tym dowiadujemy po latach, czasami może nigdy. Ale myślę, że warto robić to, w co się wierzy, nawet jeżeli cel nie zostanie osiągnięty. Bo to droga zmienia człowieka, a nie cel, a nie osiągnięcie celu. Proszę Państwa, bardzo chciałem podziękować za możliwość wystąpienia na tym dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli będzie mi dane, zawsze chętnie tutaj wrócę, bo tutaj u Państwa i teraz mam już nowych, jeśli mogę tak powiedzieć, znajomych z Młodego Forum PiS. Zawsze naprawdę czuję się jak u siebie w domu, także zawsze serdecznie do Państwa wrócę. Jesienią będę miał nową książkę o Andrzeju Leperze. Jeżeli będzie taka wola i możliwość, chętnie się z Państwem spotkam. A na ten moment z całego serca dziękuję. Jeżeli są pytania, ja spróbuję na te pytania odpowiedzieć, na ile będę potrafił oczywiście. Także dziękuję bardzo za to spotkanie. Nie wiem, czy ty, Krzysztof, chciałbyś coś powiedzieć o swojej historii? Dobrze. Proszę Państwa, to proszę o pytanie. Proszę. Chciałbym, żeby Pan odpowiedział na taką rzecz. Skąd się wzięli w Polsce tacy ludzie, skoro my jesteśmy krajem cywilizacji łacińskiej? Czy to są Polacy? A poza tym, idąc dalej po tej drabinie, kto kierował tym Komorowskim? Kto kierował tym Tuskiem? Jakie są skutki tego dla nas? I czy jesteśmy w stanie z tego wyjść, teraz szczególnie w tej nowej sytuacji, kiedy mamy nowy rząd, który wyraźnie wskazuje inną drogę, czy te służby nie zlikwidują nam tego nowego rządu? Pod warunkiem, że ten rząd ma rzeczywiście intencje szczere. No cóż, ciężko mi się ustosunkować do tego, skąd się biorą tacy ludzie. Sam się nad tym wielokrotnie zastanawiałem. Skąd się biorą tacy ludzie? Tacy psychopatyczni, okrutni, bezwzględni, zakłamani. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę sobie, że może jest to efekt, nie wiem, pracy wielu innych złych ludzi. Zło jest bardzo krzykliwe, ale dobrych ludzi jest więcej. Ja generalnie uważam, doświadczyłem tego, że dobro, choć nie jest tak krzykliwe jak zło, to dobrych ludzi jest zdecydowanie więcej. Słowa piosenki rzeczywiście mówią tutaj prawdę. Skąd się biorą tacy ludzie? To jest pewnie temat na jakąś głęboką refleksję, która dopiero przede mną. Natomiast cóż, czy... Drugie pytanie pana brzmiało... Niektórzy twierdzą, że na końcu, na samej górze zawsze jest jeden człowiek. Podobno tak jest. Ja nie wiem, proszę Państwa, kto jest tym człowiekiem, czy jest to człowiek, czy jest to grupa ludzi. Mnie oficerowie Centralnego Biura Śledczego zawsze mówili, podążaj tropem pieniędzy, śladami pieniędzy. Ja patrzyłem, gdzie te pieniądze są transferowane, na przykład z Fundacji Pro Civili. Nie tylko do rajów podatkowych, głównie na Cypr, a stamtąd trafiały zawsze do Rosji, zawsze. Więc myślę sobie, że tam należy szukać tych ludzi, którzy gdzieś pociągają za sznurki. Bo jeżeli tu w Polsce są różne dokumenty, teczki, szafy, które zniewalają wielu ludzi, a tak jest, ja to Państwu opowiadałem, na czym to polega. Gdzieś ktoś popełnił błąd, chyba pod wpływem alkoholu, nie odpowiedział za to, może kogoś potrącił, może zabił, ale ktoś to zdokumentował i ten człowiek potem może jest młodym dziennikarzem, młodym sędzią, robi karierę, bo służby specjalne takiego człowieka jedną ręką trzymają za gardło, szantażują go, ale z drugiej dbają o jego ścieżkę kariery, bo jako dziennikarz lokalnej telewizji albo lokalnej prasy zrobi mniej niż dziennikarz ogólnopolskiej telewizji czy ogólnopolskiej prasy. Jako sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu zrobi mniej niż sędzia Sądu Najwyższego czy Sądu Apelacyjnego. Jako urzędnik, który jest na szczeblu powiatu i odpowiada za setki tysięcy złotych albo miliony, nie jest tak przydatny dla służb specjalnych, jak ktoś, kto odpowiada za wielomilionowe czy miliardowe przetargi. Więc ci ludzie dbają o takich ludzi w tym sensie, że tworzą im ścieżkę kariery, niszczą ich, bo to są niewolnicy.
ale tak naprawdę dbają o ścieżkę kariery. Jak sędzia, który przez 30 lat wydawał wyroki na zlecenie, skazywał niewinnych, uwalniał winnych, ma się po 30 latach do tego przyznać? Ciężka sprawa. Tak naprawdę kładzie na sali całe swoje życie. Ja widzę jedyną drogę. Trzeba tym ludziom odebrać tę smycz. Odebrać jak najwięcej jawności w życiu publicznym. Odtajniać, co się tylko da. Aneks, zbiór zastrzeżony. Odtajniać to wszystko. Tak daleko, jak się tylko da. Nie patrzeć na to, że będzie zgiełk. Wiem, że nie wszystko wolno pokazać. Że są takie materiały, które może wymagają, nie wiem, ukrycia pewnych nazwisk ze względu na bezpieczeństwo tych ludzi. Ale tak naprawdę uważam, że im więcej jawności w życiu publicznym, tym lepiej. To jest odbieranie tym ludziom, szantażystom smyczy. Żeby mieli tych niewolników jak najmniej. Z kolegami dziennikarzami próbowaliśmy oszacować, ilu może ich być. Na pewno są to tysiące ludzi. Na stanowiskach sędziowskich, dziennikarskich, politycznych, urzędniczych, autorytetów moralnych. Także w kościele. We wszystkich miejscach. I tacy ludzie mogą robić wszystko. Mogą kreować ludzi i niszczyć ludzi. Kreować rzeczywistość, niszczyć rzeczywistość. Trzeba im odebrać tę smycz. Nie, ja nie widzę innej drogi. Myślę sobie, że jeżeli tego nie zrobimy, to zwycięstwo prezydenckie, zwycięstwo PiS-u nie osiągnie, że wymiar tego zwycięstwa będzie wielokrotnie mniejszy i tak naprawdę może to być nawet pyrrusowe zwycięstwo. Jeżeli nie odbierze się tej smyczy, to trzeba odebrać. Ja nie widzę innej drogi. Wierzę, że jest to wykonalne, ale potrzeba determinacji i siły woli. To jest jedyna droga, jaką ja widzę. Jeżeli w Polsce są tacy ludzie, którzy mają w swoich rękach wielu innych ludzi, to jacy ludzie są w Moskwie, w Rosji? Przecież tam kompletowano wszystkie te dokumenty. Tu może jest odpowiedź na wiele pytań dotyczące wypowiedzi niektórych polityków, urzędników, autorytetów moralnych, wiele działań, które są podejmowane. Myślę, że wszystko, co najciekawsze, jest dopiero przed nami. I co najtrudniejsze, jest dopiero przed nami. Mam może takie pytanie. Bliżej. Ja tego nie słyszę. Do mikrofonu, bliżej. Ja mam może takie pytanie. Jaki trzeba mieć charakter, panie dziennikarzu, żeby po prostu z takiego pogorzeliska powstać i tutaj stać przed nami i powiedzieć nam rzeczywiście to, co pan powiedział, a z drugiej strony mieć perspektywę i ewentualnie nadzieję, że ta sytuacja po prostu się poprawi. I może drugie pytanie, to chciałbym ewentualnie się dowiedzieć, jak długo pańskim zdaniem będziemy nazywali pana prezydenta Komorowskiego prezydentem? Bo nawiasem mówiąc, to wszystko, co pan powiedział i zresztą nie tylko to, bo ja przeczytałem bardzo dokładnie pańską książkę Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. Miałem ją o dziwo w tym czasie nagrany w komputerze i jednocześnie na pendrive'ie. I nawiasem mówiąc, jeszcze z czasów poprzedniej władzy dwukrotnie włamano mi się do komputera. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa, zdążyłem przekazać to wydanie wielu osobom, które ten... To tylko tak po prostu informacyjnie, ale przede wszystkim interesuje mnie to pierwsze może pytanie. No przyznał się pan w tej chwili do aktu piractwa, ale chwała panu za to, to było w dobrej wierze. Dobrze, że pan to zrobił. Jeśli chodzi o pana pytanie, to ja powiem tak. Sądzę, że nikt z nas, jak tu jesteśmy, ani nikt 100 razy mocniejszy niż my wszyscy, nie miałby żadnej szansy w zderzeniu z takimi ludźmi. Ja opowiedziałem państwu o kilku osobach, bohaterach mojej książki Pogorzelisko, którzy przeżyli w swoim życiu pogorzelisko, które to pogorzelisko, niektórzy w tym pogorzelisku odnaleźli resztki życia i powstali, ale wielu się nie udało, większości się nie udało. Ja myślę, że jestem z tych szczęśliwców, którym się udało, przynajmniej w takiej mierze, że mogę tu stać przed państwem. To nie jest tak, że cena zapłacona, że nie odczuwamy tej ceny, tego wszystkiego, co się stało. No ciężko o tym mówić, to są bardzo, bardzo trudne sytuacje, jak niszczona jest rodzina, jak niszczone są dzieci, jak jest dom bez gospodarza, który jest ciągle nieobecny, bo musi chodzić po prokuraturach, sądach, a nawet jak jest obecny, to jest tak wyniszczony, wymęczony, że nie potrafi być takim ojcem, jakim byłby w innej sytuacji, cierpliwym, spokojnym, mającym dużo czasu,
takiego dobrego ducha, no bo jest po prostu zniszczony, jest po prostu zniszczony. Mnie się udało ocalić rodzinę, tak jak się udało Krzysztofowi, tak jak się udało niektórym innym, jak Władkowi Szczeklikowi się nie udało. Myślę sobie, że ja nie miałbym szansy stać tutaj przed Państwem. Naprawdę mówię to bez krygowania. Gdyby nie modlitwa wielu ludzi, bo ja wierzę w to, że kim ja jestem. Jestem trochę mi pyłem. Zrozumiałem to, gdy tak naprawdę wyszedłem ze szpitala, czekało na mnie wiele procesów karnych, cywilnych, nie miałem żadnych dokumentów, wszystko mi zabrano. Gdy byłem tuż po poznaniu wielu osób w szpitalu, gdzie byłem po próbach samobójczych, których także życie zostało złamane przez różne okoliczności, tylko tam bardziej przez okoliczności, w moim przypadku przez innych, bardzo złych ludzi. I gdy człowiek staje z takimi rękami otwartymi, mówiąc, no nie wiem co robić, no bo jak tu dalej żyć, jeżeli wychodzi człowiek po 3 miesiącach kuracji ze szpitala, a ma w poniedziałek prokuraturę, we wtorek jakiś proces, w środę prokuraturę, w czwartek inną prokuraturę, w piątek jeszcze coś innego. Jak tutaj utrzymywać rodzinę? Jak być ojcem? Jak być mężem? To jest naprawdę trudne. Jak ktoś z Państwa miał kiedyś jakiś proces, to wie, o czym mówię. Jeżeli miał wiele procesów, to tym bardziej wie, o czym mówię. Jeżeli do tego się nakładają inne działania, właśnie takie niszczące, te nie wiadomo skąd pisma komornicze, te nie wiadomo skąd rozmaite obciążenia, te mnożące się trudności w każdej sytuacji, to chodzenie, te podsłuchy, ta inwigilacja, to walenie w drzwi o 6 rano, wiedząc, że 6 rano dla nas jest godziną traumy, bo zawsze będzie nam się kojarzyła z wizytą nieproszonych gości. Ale właśnie o 6 rano dostarczało nam wezwania na kolejne przesłuchanie. Wiedzieli o tym. Taka premedytacją niszczenie. 6 rano znowu, ABW prosimy otwierać. Myślę, znowu zakują mi w kajdanki, ale nie. Tym razem przyszli tylko wręczyć wezwanie. Ale rodzina na cały dzień ma wszystkiego dość. Bo znowu myśleli, że zobaczą ojca wyprowadzonego w świetle kamer do aresztu. Więc tak naprawdę to było, no nie mówię już oczywiście o kwestiach finansowych, no bo gdyby nie grupa życzliwych osób, przyjaciół, to nie mielibyśmy za co żyć. Przecież ja 2 lata nie miałem pracy, nie byłem w stanie pracować. Jak pracować, jak 5 dni w tygodniu i wszystkie trzeba spędzić w prokuraturach i sądach? To nikt by nie miał szansy pracować, nie mówiąc już o takiej barierze psychologicznej, no bo jak mieć spokojną głowę do jakiejkolwiek pracy, jeżeli człowiek myśli tylko o tym, jak się bronić przed zniszczeniem? Myślę sobie, że nikt z nas nie miałby szansy, ale ludzki organizm ma olbrzymie rezerwy. A jeżeli do tego idzie jeszcze modlitwa wielu ludzi, no to naprawdę mogą dziać się cuda. Mogą dziać się cuda. Ja, gdy 13 maja 2008 roku to się zaczynało, byłem ciemnym szatynem, prawie brunetem. Parę dni później wróciłem z tego aresztu, z tej izby zatrzymań. Zobaczyłem twarz swojego dziadka z siwymi włosami, człowieka zniszczonego. Stres potrafi wyniszczać na gigantyczną skalę. Ale wydarzenia traumatyczne dodają też sił, bo na przykład na studiach psychologicznych pamiętam taką sytuację autentyczną o pewnej matce, której dziecko zostało przygniesione przez ciężarówkę i ta słaba 50-kilogramowa kobieta uniosła tą ciężarówkę na tyle, że inna kobieta wyciągnęła to dziecko spod tej ciężarówki. W normalnych warunkach Schwarzenegger z Pudzianowskim nie podnieśliby tej ciężarówki, a ta kobieta w wyniku jakiejś gigantycznej, nie do wyobrażenia traumy podniosła. Ja, kiedy mnie zatrzymano, przez 3 noce nie spałem ani sekundy. I 4 nocy, kiedy poszedłem do programu Janka Pospieszalskiego, też do rana rozmawialiśmy w telewizji, nie spałem. I kiedy wróciłem, wciąż nie odczuwałem potrzeby snu. Nie jestem robotem, tylko człowiekiem, ale stres potrafi wyzwolić w nas gigantyczne rezerwy. Ten stres, ta adrenalina, to wszystko, jakaś potrzeba determinacji, to wszystko na pewno powoduje, że człowiek odnajduje nadludzkie siły w sobie, ale to by było nic, to by było zero. Bez wsparcia, bez modlitwy, bez miłosierdzia Bożego. Nie mam wątpliwości, że to, że stoję przed Państwem, to jest zasługa modlitwy wielu ludzi. Ja w wielu miejscach słyszałem, wiele osób mówiło, że się za mną modli. Ja naprawdę to czułem. Kiedy chodziłem do tego sądu, do prokuratur, naprawdę czułem, że nie jestem sam, że jest jakieś wsparcie ze mną, że tak naprawdę idzie za mną potężna siła, mocniejsza niż Komorowscy, Tuskowie i wszystkie służby specjalne tego świata. Także myślę sobie, że ja tych sił nie szukam w sobie, tylko szukam naprawdę w Panu Bogu. Ja po 16 grudnia dałem takie słowo Panu Bogu, że każdego dnia będę starał się być, nie zawsze to się udaje, ale prawie zawsze się to udaje. Będę starał się być na mszy świętej, żeby każdy dzień był związany z Panem Bogiem, jak najbliżej, bo tu jest siła, która rzeczywiście jest tą siłą, która potrafi pokonać wszystko. I
I tak rzeczywiście jest. Także ja myślę, że odpowiedź na pańskie pytanie byłaby taka, ja bym nie dał rady, nikt z nas by nie dał rady, ale ja nie jestem w tym sam. Jeżeli Pan Bóg z nami, to kto przeciwko nam? Dokładnie, jak Pan Bóg z nami, któż przeciwko nam? Tak, Pan. Ja mam takie pytanie, w oparciu o Pana wiedzę, to co jest napisane na przykład, czego nie mówię, masą, jeżeli oni mają nieograniczone zasoby finansowe, tak, jako służba, lub określił by nie powiedzieć, czy w chwili obecnej są w stanie skumulować to wszystko, w taki sposób pokierować, tak, marszami i innymi, że tak powiem, ruchami ludzi nieświadomych, żeby zablokować zmiany, które nadchodzą. Mam tutaj na myśli też wypowiedź jednego z tych agentów, który powiedział, że można też zrobić tak zwany strajk włoski, wolną pracę, wolnym przekazywaniu dokumentów, zablokować się. Sądzę, że tak po ludzku to jest na pewno możliwe i powiem więcej, sądzę, że takie działania mają miejsce. Jeżeli ci ludzie nagrabili nie miliony, tylko miliardy, to rzeczywiście z taką siłą można robić bardzo dużo. Można wynajmować agencje PR, przecież najlepsi dziennikarze śledczy, moi serdeczni koledzy, z którym zaczynałem pracę w pierwszym zespole dziennikarzy śledczych, wiele, wiele lat temu założyli takie agencje, są ludźmi do wynajęcia i często wynajmowali ich ci, których oni kiedyś opisywali. A to są ludzie, którzy rzeczywiście mają dotarcie do mediów. Ja sam na przykład widziałem relację jednego mojego serdecznego byłego kolegi, dziennikarza śledczego, jakie jego łączyły relacje z panem Marcinkiewiczem wtedy, kiedy on był premierem. Wtedy, kiedy był premierem. Więc ci ludzie rzeczywiście mają kontakty, mają dostęp do finansów, mogą rzeczywiście wykonywać szereg działań, które mogą być niezwykle groźne, no, włącznie z tym, co pan mówił, jakiś strajk włoski, jakieś wyprowadzanie ludzi na ulicę. Z takimi gigantycznymi fortunami można dokonać wielu złych rzeczy. Ja dlatego mówię, cały czas to podkreślam, że to, że się udało wygrać wybory prezydenckie Andrzejowi Dudzie, to, że udało się odsunąć Platformę od władzy, to jest bardzo ważne. Bez tych dwóch kroków niemożliwy byłby ten trzeci krok, ale sytuacja dziś jest przecież wielokroć lepsza niż rok temu na przykład. Gdzie byliśmy rok temu? W zupełnie innym miejscu. Dużo rzeczy się udało, ale ja cały czas twierdzę, że wszystko, co najtrudniejsze, przed nami. Widać, że ten opór narasta. Widać, jaka jest trudność. I dlatego we mnie wielką nadzieję budzi na przykład to, co widzę dziś, tak, że spotkanie, które mam tutaj u Państwa, to z jednej strony oczywiście pani Rita Wilowska i jej wspaniała rodzina, ale z drugiej strony młodzi ludzie, którzy dopiero jak gdyby wchodzą w tą aktywność publiczną i chwała im za to, bo tu jest ta przyszłość i tu jest ta nadzieja, że uda się to wszystko jakby odbudować, to wszystko przetrwać. I z tego, to pogorzelisko można rozumieć, proszę Państwa, też w szerszym wymiarze. To nie jest tylko pogorzelisko moje, Krzysztofa, Tomka Budzyńskiego, majora ABW czy wielu innych. W jakiejś mierze takie pogorzelisko zgotowano naszemu krajowi. Ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli tli się życie w tym pogorzelisku, a ponoć tli się w każdym, to zawsze można rozmuchać ten płomień. I myślę, że od nas to tak naprawdę zależy. Na pewno będzie trudno i coraz trudniej. Jest to kwestia, myślę, najbliższego roku, w jaką stronę to się wszystko potoczy. Sądzę, że to będzie decydujący rok. Dobre zmiany i pomoc. Proszę bardzo. Ja nawiązując do pytania tutaj kolegi o przyczynę tego szataństwa światowego, w sumie podobno na wschód została skierowana właśnie przyczyna, ale ja pytam teraz, czy, no oczywiście pieniądze. I w związku z tym na Zachodzie można zobaczyć takie nazwiska jak Morgan, Rockefeller, Rothschild. I to myślę, że też nasz kraj dosięga ta zaraza zbrodni, tak, w zasadzie pieniężnej. Dziękuję. No cóż, no nie wiem, jak się mam do tego stosunkować inaczej niż tylko zgodzić się z panią, tak, że ta zaraza, jak rozumiem, ma pani na myśli to, co się dzieje głównie na zachodzie Europy, że zachodzie i wschodzie, tak, na wschodzie jedne działania, na zachodzie inne
I tak naprawdę jesteśmy, jak to wiele razy w historii już bywało, takim przedmurzem chrześcijaństwa, takim bastionem. No to i chyba... Może nawet więcej niż dwa wrogie fronty. Może nawet więcej. Dlatego nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale ja uważam, że jesteśmy w drodze, tak? Cały czas pobrzmiewają mi w głowie te słowa Tomka Budzyńskiego, że nawet jeżeli by nam się kiedyś by się miało okazać, że nie osiągniemy w pełni tego celu, nie wiadomo jak będzie. Być może będzie tak, że za mojego życia nie poznamy prawdy o śmierci księdza Popiełuszki, być może poznają to obecni tutaj młodzi ludzie. To i tak uważam, że warto było, że pokonałem tę drogę i na ile mogłem i potrafiłem, to przybliżałem prawdę o tej zbrodni. Może się okaże, że Komorowski nie trafi tam, gdzie powinien trafić, choć mam nadzieję, że trafi, ale może się okazać, że się mylę. Ale i tak uważam, że warto mówić prawdę o tej postaci. Może się okazać jeszcze wiele innych rzeczy, że nie uda się ich dokonać. Ale czy to znaczy, że ta droga, którą ja odbywam, czy że którą odbywacie państwo, każdy z nas ma swoją taką drogę, że ona nie ma sensu? Ja naprawdę uwierzyłem w to, co powiedział mi, sądzę, że to nie były jego słowa, tylko dane mu słowa, major Tomasz Budzyński, że to nie cel, osiągnięcie celu zmienia człowieka, tylko droga. Że może być spełnione życie nawet bez osiągnięcia celu. Ale sama próba pokonania tej drogi jest wartością. Myślę sobie, że my jesteśmy na takiej drodze jako naród także. I myślę, że to jest dobra droga. Ja spróbuję może pytanie następne, ponieważ na ostatnim spotkaniu z panem redaktorem rozmawialiśmy na temat sprawy księdza Popiełuszki i kontynuacji śledztwa przez prokuratora Witkowskiego. Czy w tym kierunku coś się dzieje? Czy ta nowa władza, nowa nadzieja, która powstała, rzeczywiście ma jakby chęć do rozwiązania tej sprawy? No cóż, proszę państwa, ja wielokrotnie mówiłem, czym dla mnie jest sprawa śmierci księdza Popiełuszki, ale to jest nieistotne. Mówiłem, czym jest dla kraju, dla Polaków. Nie chodzi tylko, słowo tylko biorę w cudzysłów, o to, by pokazać prawdziwe męczeństwo, to, że ksiądz cierpiał wielokrotnie bardziej i mocniej, niż nam to wielokrotnie wmawiano, ale też pokazać, co na kanwie tej zbrodni zgotowano, jak wielkie autorytety III RP zawierały pakty i układy z tymi reżimowymi władzami PRL, z Kiszczakiem, z Jaruzelskim, żeby pokazać, jak mordowano świadków, jak niszczono dowody. Przecież to się wszystko działo całkiem niedawno, w ostatnich latach, żeby pokazać, ile kłamstw, zbrodni, ludzkich nieszczęść zgotowano na kanwie tej sprawy. I wierzę w to głęboko, wierzyłem i wierzę, że Andrzej Witkowski, sądzę, że jedyny człowiek, podobno nie ma ludzi nie do zastąpienia, ale ja jednakowoż uważam, że niektórych zastąpić bardzo trudno, a niektórych to jest czasami graniczące z niemożliwością, że Andrzeja Witkowskiego będzie bardzo trudno zastąpić. Dlaczego? Dlatego, że jest to człowiek, który nawet kiedy tego śledztwa nie prowadził, bo mu je odbierano w kluczowych momentach, to do niego i tak różnymi kanałami spływały informacje. On cały czas to sobie wszystko układał. I on jest na ostatniej prostej. Jemu potrzeba 6 miesięcy, żeby to śledztwo dokończyć, żeby pokazać udział rosyjskich służb specjalnych w tej zbrodni, żeby pokazać tych ludzi, te autorytety III RP, które zawierały właśnie te układy z mordercami, z oprawcami, z pomysłodawcami zbrodni. Andrzej Witkowski to wszystko może zrobić. Prosi o 6 miesięcy czasu. Ja wierzę, że ten czas będzie mu dany. Aczkolwiek mam świadomość, jak wielki może być opór. Pamiętam, że kiedy z Andrzejem Witkowskim dotarłem do księdza prymasa, to państwu opowiadałem, księdza prymasa Józefa Glempa w roku 2005. Ksiądz prymas przyjął nas, byliśmy tam z księdzem biskupem Kiernikowskim, obecnie biskupem Legnickim. Mieliśmy mieć krótkie spotkanie, ono było bardzo długie i wtedy właśnie ksiądz prymas po tym wielogodzinnych rozmowach, spotkaniu mówi: dziś rozumiem, jak wielkie było męczeństwo księdza Jerzego, nie tylko zresztą fizyczne. I kiedy obiecał nam wsparcie, a potem się okazało, że tego wsparcia nie dał w zdumiewających okolicznościach. Ja wtedy dopiero zrozumiałem, z czym mamy do czynienia. Ile ludzi, ile osób, także ze strony Kościoła, tych, które może są niewolnikami, trzyma rękę na pulsie. To państwu opowiadałem, pisałem o tym w swoich książkach, historię z księdzem Andrzejem Przekazińskim, przyjacielem księdza Jerzego. Jak docieram do niego z kamerą, on w pierwszym zdaniu mówi, by wyłączyć kamerę, w drugim zdaniu mówi, zostawcie tę sprawę. Ja bym chciał doczekać beatyfikacji Jurka, wy się zaczniecie w tym grzebać, nie będzie beatyfikacji, nie ruszajcie tego. Zostaliśmy przy swoich zdaniach, bo ja mówiłem, że nawet ojciec święty Paweł II prosiłby wyjaśnić tę sprawę, że ona nie została wyjaśniona. A ksiądz Jerzy w każdym zdaniu powtarzał prawda, prawda, prawda wyzwala. Po 2 latach IPN publikuje dokumenty. Okazuje się, że ksiądz Andrzej Przekaziński był agentem SB i donosił na księdza Jerzego. Nie chodziło mu o to, że ktoś na kanwie tej sprawy zaszkodzi beatyfikacji księdza Jerzego.
Tylko że może dotrzeć do pewnej niewygodnej prawdy dla tego czy innego człowieka. Dzisiaj ja słyszę z różnych stron, docierają do mnie takie informacje, że pojawiają się głosy, może lepiej tego nie dotykać, bo przecież w drodze jest kanonizacja księdza Popiełuszki. Nie ruszajmy tego, bo może to zaszkodzi kanonizacji. Na początku mówiono, zaszkodzi to beatyfikacji, okazało się, że nie zaszkodziło. Teraz się mówi, może zaszkodzi kanonizacji. A poza tym mamy Światowe Dni Młodzieży, nie ruszajmy tego, poczekajmy. I tak mijają miesiące, mijają lata i zawsze coś się zdarzy. Są różne autorytety moralne, różni ludzie. Ja pamiętam, jak do Jarosława Kaczyńskiego dotarłem po raz pierwszy w roku 2005 z książką o księdzu Jerzym. On już był po lekturze, powiedział, przeczytałem w jedną noc. Pytam, czy pan przywróci, panie prezesie, nie był wtedy premierem. Śledztwo Andrzeja Witkowskiego mówi, mam pewne wątpliwości, bo różni ludzie docierają do mnie mówiąc, że to jest dobry, uczciwy człowiek, ale ciąży na nim pewien rys mitomanii. Ja pytam, czemu panie prezesie pan to mówi, bo ludzie, którzy mi to mówią, ja im wierzę. Poprosiłem pana prezesa o to, by zweryfikował tych ludzi. Po dwa lata później spotykamy się na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie PiS w Warszawie. Andrzej Witkowski, ja i oczywiście pan premier, wtedy już Jarosław Kaczyński, mówi do Andrzeja Witkowskiego, panie prokuratorze, strasznie mnie na pana temat okłamano. Dziś wiem, że jest pan jedynym człowiekiem, który może przywrócić tę sprawę w prawdzie. I obiecuję panu, że wróci pan do swojej sprawy jeszcze w tym roku. Andrzej Witkowski bardzo wzruszony odpowiedział ze łzami w oczach niemal. Dziękuję w imieniu własnym, w imieniu służby. Nie dane było wtedy wrócić tej sprawy premierowi, bo za chwilę władzę przejęła Platforma Obywatelska. Ale ja wierzę w to głęboko, że to się stanie. To się musi stać, proszę państwa. Ja w to naprawdę głęboko wierzę. Nie dopuszczam do swojej myśli, że sprawa ta nie zostanie przywrócona Andrzejowi Witkowskiemu. Gdyby tak się stało, by to oznaczało, że ludzie ci, te autorytety moralne, znowu gdzieś prowadzą swoją grę. To są ludzie, którzy być może wydają się pozornie szlachetnymi, dobrymi, ludźmi, którym zależy na prawdzie. My nie wiemy, kto tam trzyma koniec sznurka. O to chodzi. Tu się toczy gra. Więc ja rozumiem te trudności, rozumiem, ile rzeczy jest w tej chwili do naprawy, ile rzeczy krok po kroku trzeba realizować. Widzę ten mur, który stanął naprzeciwko władz PiS, tych, którzy rządzą dziś krajem. Widzę, ile mają przeszkód, ile kłód rzucanych pod nogi. Ale z drugiej strony rozumiem wagę sprawy śmierci księdza Jerzego. Każdy ją rozumie, kto się w nią zagłębił. Pamiętam, jak dwóch dziennikarzy, ja już docierałem resztką pary do portu, nie miałem sił, poprosiłem o pomoc dwóch dziennikarzy, Piotr Litka i Przemek Wojciechowski. Mówię, wesprzyjcie mnie w tym. Zacząłem im opowiadać o tej sprawie. Oni robili wielkie oczy, jakbym opowiadał bajkę o żelaznym wilku. Ale pokazałem im pewne materiały. Potem ich skontaktowałem z pewnymi ludźmi. Jeden, drugi, trzeci. I zobaczyłem, że oni zrozumieli. Że zrozumieli, o co tu chodzi. I uwierzyli. I jak się na tą sprawę zaangażowali, tak się angażują do dziś dnia. Piotr Litka jeździł, badał dokumenty Stasi, wielką pracę wykonał, kręcił filmy. Innymi słowy, każdy, kto dotknie tej sprawy i się w nią zagłębi, widzi, jaka w niej jest siła. Sprawa Lecha Wałęsy to jest miniaturka sprawy księdza Popiełuszki. To jest nic. Tu leży potężny ładunek. Pytałem Andrzeja Witkowskiego, czy ma jakieś dane, że to śledztwo będzie mu przywrócone. Mówi, że na ten moment nie ma. Takie są fakty. Ale ja tak jak mówię, cały czas mam nadzieję, że to się stanie, bo nie wyobrażam, żeby to się nie stało. Wiem, że cała duża grupa potężna ludzi apeluje do pana Zbigniewa Ziobry, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Wiem, że ksiądz Stanisław Małkowski jest tu na pierwszej linii, który w tej sprawie odbywa szereg rozmów. Jest wiele innych osób, które wykonują wspaniałą pracę. To musi przynieść efekt. Pukajcie, aż wam otworzą. To trzeba robić i to będziemy robić. Petycję podpisaną przez wiele tysięcy ludzi wysłałem do pana prezydenta, do pana ministra, dotarła. Na razie z tej petycji, powiedzmy sobie szczerze, niewiele wynika, ale ja próbuję to rozumieć. Próbuję rozumieć, że jest tyle rzeczy do naprawy, tyle rzeczy do zrobienia. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli będziemy tutaj pukać, aż otworzą, to zostanie wreszcie otwarte. 6 miesięcy pracy Andrzeja Witkowskiego i poznamy najnowszą historię Polski w prawdzie. Mówiąc szczerze, nie przewiduję, inaczej, nie dopuszczam do siebie innego scenariusza. Następne pytanie. Tutaj, panie. Tutaj pan poprawi. To już jest. Proszę bardzo. Dwa pytania. Pierwsze, czy może pan powiedzieć coś na temat pana Tomasza Budzyńskiego, czy celem służb było tylko zastraszanie pana Budzyńskiego, czy jednak chodziło o coś więcej? I drugie pytanie, chciałem zapytać o pana Piotra Polaszczyka, pseudonim Bentley, ponieważ w książce Niebezpieczne wnioski ministra Komorowskiego, tam się chyba jedno zdanie tylko pojawiło, że to jest przyjaciel grubych ryb i
Na chwilę obecną jest nie do ruszenia, a jak czytałem artykuł na przykład w portalu gospodarce.pl, to można tam się dowiedzieć, że jest to osoba przez niektórych uważana nawet za ważniejszą niż premier i prezydent razem wzięci. Chciałem zapytać też. No, czy aż tak Piotr Polaszczyk jest ważniejszy niż premier i prezydent razem wzięci, to trudno mi się do tego ustosunkować, ale faktem jest, że Piotr Polaszczyk funkcjonował w bardzo wielu kręgach, w bardzo wielu środowiskach, dotykał także niektórych osób, które były związane z Prawem i Sprawiedliwością, wchodził wszędzie, wchodził w różne układy, to są naprawdę bardzo bystrzy, bardzo cwani, przebiegli, dobrze wyszkoleni ludzie. Ja to obserwowałem w Zaborku, obserwowałem na przykład w jaki sposób premier, człowiek, który u mnie występuje, przepraszam za tą dygresję, jako premier, były premier, miałem o nim nie pisać z imienia i nazwiska, właśnie dlatego, że on umarł, ale byłem pytany o to wiele osób, przez wiele osób, no to chodziło o Józefa Oleksego, tak? Kiedy Józef Oleksy, widziałem te jego relacje z zacnymi biskupami, z księdzem biskupem Głodziem, albo widziałem później, miałem sytuację, w której moi koledzy, dziennikarze śledczy, później PR-owcy, zorganizowali spotkanie dla mojego dobra, w którym Józef Oleksy przychodził jako emisariusz Komorowskiego i mówi do mnie, nie dotykaj Komorowskiego, bo konsekwencje będą straszne dla ciebie i twojej rodziny. Były premier przychodzi w imieniu urzędującego prezydenta jak chłopiec na posyłki, postkomunistyczny premier, w imieniu prezydenta podobno, który był w opozycji antykomunistycznej i mówi, żeby nie wyzywać na świadka Krzysztofa Winiarskiego i nie dotykać Komorowskiego. Jakie tu więzi krążą? Jakie relacje? Ile jest jeszcze przed nami do odkrycia? Piotr Polaszczyk był jedną z tych osób, które wchodziły w takie relacje, który budował wokół siebie ten cały układ. Ja wiem na pewno, że Piotr Polaszczyk znał wielu pułkowników WSI, tych, których ja też znałem. Józef Łangowski, bardzo znana postać, Ireneusz Sakowski, państwo te nazwiska nic nie mówią, ale w internecie je znajdziecie. Bardzo znani pułkownicy, w pewnych kręgach znani, bardzo wpływowi. Wiele, wiele innych osób. Rzeczywiście, Piotr Polaszczyk był taką szarą eminencją, który tutaj Skok Wołomin, tutaj Fundacja Pro Civili, to rzeczywiście była postać, która kręciła się na styku wojska i polityków od wielu, wielu lat. No ciężko mi powiedzieć, że on jest aż tak wpływowy, ale z bardzo wielu stron, no między innymi przestrzegał mnie przed tym onegdaj człowiek, który był moim informatorem, o którym inni napisali, że nim był, więc ja nie mogłem temu przeczyć, o którym przez wiele lat musiałem pisać, Aleksander Lichocki przez DZ, który rzeczywiście na dźwięk słowa Polaszczyk to prężył się na baczność, chociaż tamten był w stopniu kapitana, a ten był w stopniu pułkownika. Tutaj ranga nie miała żadnego znaczenia, bo chodziło o jakieś inne wpływy i o inne rodzaje znaczenia. Pańskie pierwsze pytanie, przepraszam, bo mi... Sądzę, jestem głęboko przekonany, że wytypowano Tomka Budzyńskiego z kilku względów. Po pierwsze, Jacek Mąka, prawa ręka Krzysztofa Bondaryka, był dobrym kolegą Tomka Budzyńskiego, razem byli na szkole oficerskiej. Byli kolegami po prostu. Później jeden został szefem delegatury ABW w Lublinie, a drugi szefem delegatury ABW w Białymstoku. Z tej delegatury ABW w Białymstoku Mąka został wezwany, został awansowany na zastępcę szefa, czyli zastępcę Krzysztofa Bondaryka. Więc sądzę, że Tomka wytypowano z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że był tu pewien krąg relacji koleżeńskich. Po drugie dlatego, że wiedziano o tym, nie chwaliliśmy się tym, ale pewne rzeczy trudno ukryć, że Tomek Budzyński ma dobre relacje ze mną, a ja z kolei byłem dobrym narzędziem, dlatego że nie byłem przypisany do żadnej redakcji, byłem freelancerem. Miałem, jak już mówiłem, informatorów w WSI, a znałem też członków komisji weryfikacyjnej. Uznano, zrobiono mi analizę psychologiczną na podstawie wielu moich publicznych wypowiedzi czy wielu zachowań, że jeżeli się mnie odpowiednio przyciśnie i zmotywuje, to ja zrobię to, co do mnie należy. Obciążę kogo trzeba. Pamiętam, jak prokuratorzy, Jolanta Mamej i Andrzej Michalski, na pierwszym przesłuchaniu telefon dzwonił raz za razem. To dzwonili politycy PO. Ja wyłapałem głos Konstantego Miodowicza, miał taki charakterystyczny głos. Jak idzie, jak to idzie, tak? A tam prokurator Michalski prężył się na baczność. Wszystko dobrze, mamy pod kontrolą, tak jest, tak jest, tak jest. Meldował. Taka to była sprawa. Wiadomo było, że jest to sprawa polityczna od samego początku. Więc jestem głęboko przekonany, że tutaj wiele okoliczności zdecydowało o tym. Ja miałem być takim plastycznym świadkiem, że się mnie dobrze przyciśnie, że mam powiedzieć to, co wiem, a także to, czego nie wiem. Mam powiedzieć to, co było, a także to, czego nie było. Prawda jest taka, że gdybym wtedy na rozmowie z prokuratorami powiedział,
że komisja jest skorumpowana, że słyszałem o jakichś więziach korupcyjnych, o tym, o tamtym, to pewnie by mi odpuszczono. Być może gdzieś tam by mnie trochę poszarpano i by mi odpuszczono. Tak mi przynajmniej po wielu latach mówił Tomek Budzyński, gdy odzyskałem z nim kontakt. Jacek Mąka mu obiecał, że jeżeli ja wejdę w tę sprawę, to nic mi się nie stanie. Poszarpią mi i odpuszczą, tak powiedział. Czyli, że będą jakieś działania takie pozorowane, ale potem ja zostanę wycofany, bo nie ja byłem głównym celem. Celem był Macierewicz i Komisja Weryfikacyjna WSI. W to chcieli uderzyć, w okręt flagowy Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja im to wszystko zepsułem swoim załamaniem, bo w momencie, gdy chciałem już nie żyć, oni przekręcili gwint w tej śrubie, gwint pękł. I kiedy ja trafiłem na kilka miesięcy do szpitala, oni zrozumieli, że już nie zrobią ze mnie plastycznego świadka. Już mnie nie poślą do aresztu, gdzie dadzą mnie wśród recydywistów, gdzie będą mnie męczyć, a na zewnątrz będą męczyć moją rodzinę. Zrozumieli, że to się już nie uda. I wtedy ja zostałem sam. Zostałem sam. Oni już wtedy wiedzieli, że komisja weryfikacyjna jest poza ich zasięgiem, ale musieli wyjść z tego z twarzą, pokazać, że jakieś przestępstwo było. Takie wielkie środki, tyle mediów, tyle zaangażowania, tylu prokuratorów, tyle służb specjalnych i nagle co? Nic, nie było przestępstwa. Trzeba było pokazać, że jest przestępca Sumliński. Lichocki, który siedział ze mną na ławie oskarżonych, nic mu się miało nie stać. Prokurator od pierwszego dnia mówił, to Sumliński jest ten zły. Pan Lichocki dał mu się tylko sprowokować. My od pana Lichockiego nic nie chcemy. No, popełnił błąd, bo wszedł w konszachty z tym podłym dziennikarzem. 2 lata w zawieszeniu, nic od niego więcej nie chcemy. Ale Sumliński niech idzie do więzienia. Sąd zupełnie inaczej to zinterpretował. Lichocki na 4 lata do więzienia, a Sumliński niewinny. Całkowicie sąd to odwrócił, bo taka była prawda. Lichocki był tu koniem trojańskim, który miał odegrać bardzo trudną rolę, ale on był niezbędny. On był niezbędny dla udziału w tej prowokacji, w której wzięli udział rzeczywiście najwybitniejsi specjaliści ze służb specjalnych. Innymi słowy, ja twierdzę, że w oparciu o wiele przesłanek i wiele dowodów, że Tomasz Budzyński został wytypowany w sposób bardzo planowy i bardzo świadomy i bardzo celowy. Bardzo się do tego nadawał w ich przekonaniu. Oni sądzili po prostu, że Tomek na to pójdzie. Wyobraźcie sobie Państwo, że przychodzi do Was kolega i mówi, chce zarabiać 100 tysięcy miesięcznie? Pomóż nam wziąć udział, a przecież ci ludzie rządzą Polską i wydaje się, że może będą rządzić wiele lat. Oni tak naprawdę będą decydować o moim losie, losie mojej rodziny. Mogę się ustawić do końca życia. Robić karierę w służbach, robić karierę w spółkach Skarbu Państwa, tylko za udział w jednej prowokacji. Ile hartu Tomek w sobie znalazł, że powiedział nie. To by oznaczało tak naprawdę po części zniszczenie mnie, ale przede wszystkim zniszczenie niewinnych ludzi, którzy chcieli weryfikować WSI. Taki był cel. Tu tak naprawdę główną rolę odegrał Tomek, jego opór. To, że on powiedział, nie wezmę udziału w tej prowokacji, zamknął im drogę do mnie. I to był problem. Oni później próbowali to oczywiście obejść, wsadzić mnie do aresztu, tam mnie trzymać może miesiące, poddawać strasznym represjom, na zewnątrz niszczyć moją rodzinę. Liczyli na to, że może tak z pół roku i ja wszystko podpiszę, wszystko powiem, do wszystkiego się przyznam, obciążę niewinnych ludzi. Na to liczono. No ale kiedy ja próbowałem się zabić, to im się wymknęło. I wtedy już tylko wszystkie siły wyszły na mnie, żeby pokazać, że jestem wielokrotnym przestępcą, ten cały czarny PR, te kłamstwa, to niszczenie, to obciążanie nas komornikami, te karty kredytowe debetowane na wielokrotność tego, gdzie przekraczały granice, kładzenie kłód pod nogi w każdej sytuacji. Pamiętam, jak w książce Z mocy bezprawia wymieniłem kilkudziesięciu ludzi, którzy mnie wsparli, którzy mi okazali serce. Każdy z nich dostaje maila na swoją skrzynkę pocztową i jeszcze list w formie pisemnej. List zatytułowany, czy warto pomagać Sumlińskiemu. Odpowiedź jest oczywista, nie warto. Bandyta, hochsztapler, oszust, ma wiele procesów karnych. Innymi słowy, tworzono fałszywe dowody, żeby potem na te fałszywe dowody się powoływać. To takie zamknięte koło. Człowiek w takim zamkniętym kole jest naprawdę bezradny. Ja patrzyłem, jak niektórzy koledzy, niektórzy tak gdzieś na pół kroku się odsuwali. O tak na wszelki wypadek, tak? Tyle spraw karnych ciąży na Sumlińskim. Korupcja, coś może być. Coś może być. Moja żona pierwszy telefon wykonała do naszego wspólnego przyjaciela, mniejsza o nazwisko. Ja się przyjaźniłem z tym europosłem PiS. Moja żona z jego żoną, nasze dziećmi z jego dziećmi. Moja żona w odruchu rozpaczy, ona nie była w polityce, pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, jest psychologiem dziecięcym w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja ją trzymałem z daleka od tego Matrixu. Dla niej to był obcy świat.
Nagle męża zamykają w kajdankach, robią z niego bandytę, ona nie wie co robić. Dzwoni do naszego przyjaciela, nie odbiera, dzwoni do jego żony. Żona mówi, tak, 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 dzisiaj już podejmujemy działania. Nie chodziło o żadne działania, chodziło o ludzki gest. Doradźcie coś, bądźcie ze mną, bo jesteśmy przyjaciółmi. Zadzwoniła drugiego dnia, tak, 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 już działamy. Trzeciego dnia, potem już nie dzwoniła. Mój przyjaciel się nie odezwał. Po roku się spotykamy w jednej z regionalnych telewizji, gdzie ja miałem wizytę towarzyską i spotkałem mojego przyjaciela, który tam udzielał wywiad. Przyjaciela, mówię w cudzysłowiu. Chciał uciec, ale spojrzeliśmy na siebie, a nasze oczy się zderzyły. Zaprosił mnie na kawę. Poszedłem, chciałem zobaczyć, co powie. Mówi, zgłupiałem, nie wiedziałem, co o tym myśleć. Wpadnijcie, pogadamy jak za dawnych lat. Kiedy to mówił, ja wiedziałem i on wiedział, że nigdy się już nie spotkamy, a przynajmniej planowo się nigdy nie spotkamy. Coś zostało zabite. Ja zrozumiałem, że tak naprawdę to był przyjaciel na dobre, ale nie na złe. Ilu później miałem takich przyjaciół? To jest test, którego nie życzę nikomu, ale paradoksalnie ja oceniam z perspektywy czasu, że to był dobry test. Taki odsiew przyjaciół od przyjaciół. Kto jest przyjacielem na pogodę, a kto jest przyjacielem na dobre i złe? Wiecie Państwo, paradoksalnie najwierniej przy mnie byli ci, na których bym nigdy nie postawił. A ci, na których bym postawił w pierwszej kolejności, pierwsi się wycofali. To jest taka gorzka lekcja, ale jakże cenna nauka. Żeby tak naprawdę... Moja żona ma do mnie o to pretensje. Ja nigdy nie straciłem zaufania do ludzi i chyba już nie stracę. No taki jestem, taki typ. Niby próbuję być ostrożny w tych różnych relacjach, ale wciąż to zaufanie u mnie jest zbyt duże. Moja żona natomiast za to zapłaciła cenę gigantyczną. Ona otoczyła się murem. Ona każdego człowieka, który pojawia się w naszym życiu i jest nowy, traktuje jako potencjalne zagrożenie. Pamiętam, że kiedy spotkałem po wielu latach mojego kolegę, którego poznałem, gdy miałem 7 lat, cała podstawówka, liceum, studia, przeżyliśmy razem pielgrzymki, wyjazdy pod namioty na Mazury. Wspaniały czas, czas młodzieńczy. Potem po wielu latach spotykamy się. Moja żona też go znała. Przyprowadzam go do domu, kolega wychodzi, a Monika mi mówi, to był dla mnie szok, bo to mi pokazało, co z nią zrobiono, jaki proces w niej zaszczepiono, bez jej winy. Jeżeli on się po tylu latach pojawia w naszym życiu, to ktoś go przysłał. To nie jest przypadek. Dlaczego mu ufasz? Ja mu nie ufam, nigdy nie zaufam. Dla mnie to był szok, bo moja żona była tak ufna, 100 razy bardziej ufna niż ja. I to z nami zrobiono, że każdy nowy człowiek to był potencjalne zagrożenie, niebezpieczeństwo. Moja żona najchętniej otoczyłaby nasz dom murem, zrobiła z niego twierdzę, a wcześniej mieliśmy dom otwarty. Wszystko się zmieniło. Ja to nazywam pogorzeliskiem. No nic, proszę Państwa, nie chcę opowiadać o swojej traumie, bo to nie o to chodzi. Proszę bardzo. Głośniej. Proszę pan. Kiedy zostanie ujawniony aneks z raportu Komisji Weryfikacyjnej, znaczy dotyczy? Kiedy zostanie ujawniony aneks? Proszę Państwa, są trzy sprawy, które mnie leżą bardzo na sercu. Jest ich więcej, ale trzy sprawy, którym ja poświęcam od wielu lat, no tak naprawdę podkładałem głowę. Sprawa księdza Jerzego Popiełuszki z wielu względów dla mnie szalenie istotna. Sprawa aneksu, sprawa Komorowskiego. Te dwie ostatnie się jakoś ze sobą wiążą. Tak naprawdę wszystkie się jakoś ze sobą wiążą. Słyszałem, że aneks ma zostać ujawniony, tylko tam trzeba popracować nad nim, mają być pewne nazwiska przykryte, niepublikowane, że trzeba wykonać jakąś pracę. Innym razem znów słyszałem, że aneks nie będzie ujawniany, z jakichś tam względów. Proszę Państwa, nie wiem, jeżeli jestem pytany o sprawę księdza Popiełuszki, odpowiadam, nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa nie miała puenty. Jeżeli jestem pytany o aneks, odpowiadam, nie wyobrażam sobie, żeby ta sprawa nie miała puenty. Jeżeli jestem pytany o Bronisława Komorowskiego, odpowiadam toż samo. Nie wyobrażam sobie, żeby Bronisław Komorowski nie trafił do więzienia. Jest tylko jedna możliwość. Albo jestem totalnym kłamcą i to, co napisałem o Komorowskim, wyszczególnieniem jego przestępstw i łotrostw, jest kłamstwem. Powinienem za to odpowiedzieć. Albo powinien odpowiedzieć Komorowski. Nie ma trzeciej drogi. Ja jej nie widzę. Więc ja na Pańskie pytanie, ja nie jestem politykiem, nie jestem, nie byłem i nie będę. Natomiast przyjechałem do Państwa tylko jako dziennikarz śledczy. Mam swoje poglądy, każdy je ma.
przynajmniej każdy, kto się interesuje życiem publicznym, a ja się interesuję. Natomiast nie jestem politykiem, to jest pytanie bardziej do polityków. Ja jestem tylko skromnym dziennikarzem śledczym, który coś próbował odkrywać przed państwem, uważając, że państwo macie do tego prawo. Tak jak na przykład w książce Czego nie powie masa o polskiej mafii opublikowałem ściśle tajne akta, pierwszy raz ujrzały światło dzienne, żebyście państwo zobaczyli, jak bardzo opowieści Jarosława Sokolskiego, którego znam i z którym wiele razy rozmawiałem, różnią się od tego, co zeznał prokuratorom, gdzie opowiada bajki w swoich książkach, a co innego mówi prokuratorom, gdzie zeznawał pod odpowiedzialnością karną, gdzie mówi prawdę, w swoich książkach, czy wtedy, kiedy zeznawał prokuratorom. To są dwie różne historie. A jeżeli kłamał, to nie powinien być świadkiem koronnym. No, próbuję przed państwem pokazać to, co państwo macie prawo znać, bo to jest państwa własność, która jest przed państwem ukrywana. Nie wiem, być może jak tu jesteśmy, sprawa księdza nie ujrzy światła dziennego, może zostanie utajniona na następne 50 lat, może dopiero moje dzieci to poznają, tak samo jak aneks. Być może tak będzie, ja jeszcze raz powtórzę, ja wierzę, że będzie inaczej. Ale nawet gdyby tak miało być, ja ze swojej drogi nie zejdę. Będę pokazywał prawdę, będę się starał, powstając i upadając, popełniając błędy i naprawiając je. Ale będę starał się ze swojej drogi nie zbaczać i być po prostu z państwem, pokazywać to, do czego mam dostęp. Ja też będę czekać. Ja też będę czekać. Dzień dobry, Grzegorz Klonowski. Przede wszystkim chciałem panu pogratulować książki Niebezpieczne Związki, bo bez niej to pan Komorowski byłby prezydentem. Teraz tak, jeżeli chodzi o trylogię o Popiełuszce, trochę jestem rozczarowany, bo myślałem, że więcej pan napisze o drugiej ekipie, która obrabiała Popiełuszkę, jeżeli można tak powiedzieć. Mam pytanie takie, czy ta wiedza nieoficjalna jest? Już odpowiadam. Ja czekałem na zmianę władzy w Polsce. Czekałem na to, aż ludzie, których wiedziałem, że nic tu nie zrobią z tą sprawą, odejdą w przeszłość. Mówię o władzy, nie o służbach specjalnych. I ci ludzie od władzy odeszli. Jeżeli Andrzej Witkowski nie pokaże, nie będzie mu dane pokazać tej prawdy drogą procesową, to ja z tego zrobię jeszcze jedną rzecz, której już nie planowałem robić. Ostatnią książkę. Między innymi o tym, co pan mówi. Gdybym to zrobił teraz, zamknąłby drogę na wyjaśnienie tej sprawy drogą procesową, prokuratorsko-sądowniczą. Ta sprawa powinna znaleźć finał w sądzie, a nie na łamach książki. Książki miały jak gdyby tylko dopomóc w tym, miały tylko jak gdyby pokazać pewne tło. Natomiast Andrzej Witkowski powinien postawić tu kropkę nad i. I ja na ten moment czekam. Jeżeli stracę resztki nadziei, że to nastąpi, no to popełnię jeszcze jedną książkę na ten temat, której nie planowałem popełniać. I w tej książce znajdą się te rzeczy, o których pan mówi, które powinny pójść drogą procesową. Jeszcze jedno pytanie odnośnie sprawy Popiełuszki. Które z książek akademickich historyków pan poleca na ten temat? Ciężko mi powiedzieć, bo trudno mi polecać akademickich historyków. No cóż, ja widzę, że po stronie... Ja cenię Wojtka Polaka, który jest moim kolegą, profesorem z Torunia. Cenię i lubię. Generalnie nasze poglądy na postać Andrzeja Witkowskiego i na jego pracę i na sprawę śmierci księdza Popiełuszki różnią się może w kilku procentach, ale generalna linia jest taka sama. Wojtek Polak jest jednym z największych orędowników Andrzeja Witkowskiego, który tam z drobnymi niuansami się nie zgadza, ale co do linii jego śledztwa i co do przyczyn i co do wielu aspektów jesteśmy całkowicie zgodni. Więc mogę odpowiedzieć jednym zdaniem, cenię i szanuję Wojtka Polaka i cieszę się, że jest sojusznikiem tej sprawy. Tutaj pan się zgłasza, pan Grzegorz. Ja chciałem tylko państwu powiedzieć, że dzisiaj o godzinie też było mówione, 21:50 Telewizji Polskiej. TVP Info. Jest rzeczywiście program, w którym ja przyznaję, nie oglądam telewizji, jeżeli w ogóle to może tylko troszkę sport, natomiast generalnie prawie nie oglądam telewizji, ale zadzwonił do mnie Maciej Pawlicki, kolega, że jest program podobno jakiś bardzo ostry, półtora godzinny, na żywo z udziałem publiczności, która bardzo lubi przerywać, wtrącać. Ostatnio podobno z tego programu wyszedł profesor Wolniewicz, mówiąc, że to jest jakiś Hyde Park z kabaretem
ja nie chcę brać w tym udziału. No, ja jednakowoż wezmę w tym dzisiaj udział, bo uważam, że warto porozmawiać na temat tego audytu, bo o tym ma być program. Czy za rządów Platformy Obywatelskiej była wolność i demokracja, czy nie było. Więc tak rzeczywiście w tym półtora godzinnym programie mam dzisiaj wziąć udział. Jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to polecam. Ja jeszcze może jedną rzecz. Od dwóch dni mam tę książkę, można nabyć. Tutaj proszę Pana. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Pana redaktora. Podczas, można powiedzieć, tych odwiedzin Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego u Pana, jeżeli to jest w ogóle dobre słowo, mam takie pytanie, jakie dokumenty Pan wówczas utracił? Bo tam opisuje Pan właśnie w swojej książce, że kontrola była bardzo, można powiedzieć, taka wyczerpująca i bardzo dużą część dokumentów Pan utracił podczas tej kontroli. I pytam go, czy Pan posiadał jakieś kopie tych dokumentów? I co teraz się dzieje aktualnie z tymi dokumentami? Czy Pan w ogóle coś wie na ten temat? No cóż, ja wielokrotnie mówiłem, przyznawałem się do błędów, to był jeden z moich wielu, bardzo wielu błędów, że ja miałem wszystko skopiowane, miałem wszystko w dwóch egzemplarzach, ale paradoks polegał na tym, że jedne egzemplarze trzymałem w mieszkaniu w Warszawie, a drugie w domu w mieszkaniu w Białej Podlaskiej. A ponieważ była rewizja i tu, ja przyznaję, zabrakło mi w ten czas wyobraźni. Ja liczyłem się z jakimś włamaniem, liczyłem się z prowokacją, liczyłem się z wieloma rzeczami, ale z tym, że zostanę zakuty w kajdanki i przedstawiony jako bandyta, przestępca wielokrotny, że będą rewizje w tym samym czasie w obu tych mieszkaniach. Sądziłem, że jeżeli nawet będzie jakieś włamanie w jednym, to ocaleje to, co było w drugim. A jak zabiorą, ktoś ukradnie mi pendrive, to ocaleją wersje papierowe. Zabrano wszystko, z jednego mieszkania i z drugiego, więc jeżeli miałbym odpowiedzieć, jakie dokumenty straciłem, to powinienem powiedzieć jednym słowem, wszystkie. Nawet notesy z czasów studenckich. Zdecydowaną większość tych dokumentów diabeł ogonem nakrył, nie wiem gdzie są, pisałem pisma do prokuratury, jeszcze nie dostałem odpowiedzi, do poprzedniej pisałem tony pism, nigdy nie było odpowiedzi. Wiem, że niektóre rozesłano tam po różnych prokuraturach na zasadzie takiej, że ja nie miałem prawa mieć do nich dostępu, bo były ściśle tajne, na przykład akta masy, albo na przykład jakieś tam materiały dotyczące księdza Popiełuszki. Niektóre, marginalnie bym powiedział, istotne, zwrócono mi, ale to był promil. Natomiast zdecydowaną większość, prawie wszystko straciłem. Dużą część odtworzyłem, to zajęło mi lata pracy. To był bardzo długi proces odtwarzania. Odtworzyłem i oczywiście niczego już w domu nie trzymam. To się nauczyłem. Niektórzy mówią, jak coś tracisz, nie trać tej lekcji. Ja próbuję tej lekcji nie stracić, dlatego w domu, jakby ktoś mnie kiedyś odwiedził, to nic nie znajdzie. Nie trzymam niczego, bez względu na to, kto rządzi. Nie trzymam niczego dla zasady i już. Natomiast te, które wtedy straciłem, nie odzyskałem ich. Nie odzyskałem ich, ale tak jak w wielu innych sprawach, nie tracę nadziei, że przynajmniej część z nich odzyskam. Na razie piszę po prostu pisma w tych sprawach, że proszę o zwrot. Ale nie odzyskałem na razie tych dokumentów. Niektóre odtworzyłem, ale nie odzyskałem. Proszę bardzo. Proszę, tam pan. Dzień dobry. Przepraszam, że spóźniłem na to spotkanie, bo liczyłem, że pan się spóźni. Zadało pytanie, czy uda się panu dokończyć ten film dokumentalny, który pan zamierzył zrobić na temat śmierci księdza Jerzego? Drugie pytanie, czy w tej ostatniej książce, ponieważ się spóźniłem, więc nie wiem, czego ona dotyczy, jest coś na temat śmierci generała Telickiego, bo pan też wspominał, że będzie o tym pisał. I jeszcze, czy udało się panu jakoś odzyskać, albo w jakiej formie innej, film z wywiadu pana z panem Komorowskim? Tak, no te pytania dotyczą głównie telewizji polskiej, która na wiele lat była dla mnie zablokowana, tam w tej chwili zachodzi dużo zmian. Ja z tymi zmianami wiążę wielkie nadzieje. Napisałem scenariusz dla Agencji Filmowej Telewizji Polskiej za kadencji Sławka Jóźwika, dyrektora i prezesa Andrzeja Urbańskiego. Ten scenariusz został ode mnie kupiony. Mieliśmy przystąpić do realizacji, ale w tamtym czasie nastąpiła zmiana władzy i ten scenariusz trafił na półkę. On tam nadal jest w Agencji Filmowej Telewizji Polskiej, więc liczę bardzo na to, że myślę, że to są sprawy, które się wiążą ze sobą. Innymi słowy, jeżeli sprawa księdza Jerzego miałaby być odblokowana dla Witkowskiego, to wyobrażam sobie, że naturalną konsekwencją będzie odblokowanie tego filmu i on pójdzie swoją drogą.
Gdyby natomiast nie wiem, co się wydarzyło, pojawiły się jakieś autorytety moralne, które by powiedziały, że ta sprawa, dotykanie jej, wnikanie jej zaszkodzi kanonizacji albo nie wiem jeszcze co, innymi słowy, gdyby Andrzej Witkowski miał do swojego śledztwa nie wrócić, to sądzę, że i ten film nie powstanie. Myślę sobie, że to się ze sobą naturalnie wiąże. Ale jak powiedziałem, liczę na to, że Andrzej dokończy swoje śledztwo, a ja dokończę swój film. Na podobnej zasadzie jest rzecz dotycząca mojego wywiadu z Komorowskim, który odbyłem dla programu 30 minut, który został zablokowany, bo nawet sąd się dopominał. To pan Juliusz Braun odpisał, że trwają poszukiwania tego filmu, tego programu, nie wiadomo, co się z nim stało. Liczę na to, że w tej chwili jest dużo zmian w telewizji, za chwilę będą jeszcze kolejne, że te nowe władze odnajdą ten film i ja go odzyskam. Chciałbym go wrzucić na YouTube'a, do internetu. Mój wywiad z Komorowskim. Nie wiem, tam było jeszcze trzecie. Generał Petelicki będzie jakby bohaterem numer dwa, chociaż głównym będzie Andrzej Leper, ale bohaterem numer dwa, bo te sprawy się troszkę ze sobą wiążą, więc ja troszkę podwiążę historię generała Petelickiego do książki, która będzie jesienią, późną jesienią. Prawdopodobnie będzie to listopad albo grudzień, o Andrzeju Leperze. Proszę bardzo. Kochany panie Wojciechu, wracam do dnia dzisiejszego, do wieczoru. Jak są w twojej wyobraźni i w twojej właściwie no, bardzo wyraźnej przyszłości sprawa audytu, czy będzie utrzymana przez dobrą zmianę, czy po prostu potrafimy ją przetrawić i jakieś dobre na przyszłość wyniki utrzymać? No, mnie się wydaje, że będzie to kontynuowane. Takie przecież były zapowiedzi, że ten audyt będzie kontynuowany, będzie pokazany w szczegółach. Ludzie Platformy, na przykład pan Siemoniak, zapowiadają, że rozprawią się z tym audytem element po elemencie. Ja uważam, że to państwo bezprawia, które wtedy tworzyli, nie rozprawi się z tym audytem element po elemencie, bo ci ludzie, którzy wtedy rządzili, tworzyli po prostu układ przestępczy, więc nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie mieli... To jest czysty PR to, co mówią. Czysty PR i bełkot i brednie. Natomiast no, mówią to, co mówią. Tak? Ja wyobrażam sobie tylko jeden kierunek, że ten audyt będzie kontynuowany i Polacy będą poznawać rozmaite elementy tego audytu. Proszę Państwa, ja powiem tak, przepraszam najmocniej z całego serca, dopiero wczoraj dowiedziałem się, że muszę dzisiaj jechać do Warszawy, a jutro wracam tutaj do Wielkopolski, bo będę miał spotkanie w niedzielę w Kościanie, więc za chwilkę po spotkaniu z Państwem jadę do Warszawy, żeby wziąć udział między innymi w tej audycji telewizyjnej. Najmocniej zatem przepraszam, że już bym w tej chwili po dwóch godzinach prosił o zrozumienie i bym podziękował z całego serca organizatorom, wszystkim Państwu, tutaj Państwu Wilowskim i młodym, moim znajomym, nowym z forum Młodego PiS, no i wszystkim Państwu z całego serca za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, wierzę w to głęboko, że dane nam będzie się spotkać jesienią w tym miejscu, bo to jest bardzo dobre miejsce, dla mnie bardzo przyjazne, także...